poniedziałek 20 maja odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Gminy. Tematem posiedzenia było omówienie po pierwsze planowanych w najbliższym czasie uroczystości gminnych, czyli Dni Puchaczowa i Dożynek, po drugie projektu rewitalizacji dworu Lachertów, następnie analiza informacji z wykonania budżetu za rok 2018. Ponadto komisja odniosła się do wniosku zgłoszonego przez pana radnego Szczepana Kanoniuka o naniesienie poprawki do strategii rozwoju gminy Puchaczów na lata 2018-2025 na stronie 10 w celu uzupełnienia powiększoną i bardziej czytelną mapką naszej gminy z dołączoną legendą i opisem. Po analizie wyżej wymienionego wniosku komisja wnosi o zamieszczenie załącznika dwóch dodatkowych powiększonych mapek do programu strategii rozwoju gminy na stronie 10, dodać kolejne numery, numer 2 mapa sołectw, numer 3 mapa sieci dróg. O takim rozwiązaniu zdecydowało 4 z 5 członków komisji przy jednym głosie wstrzymującym. W identyczny sposób członkowie komisji zachowali się w głosowaniu nad analizą informacji z wykonania budżetu za rok 2018, którą przedstawiła pani skarbnik Barbara Marcinek. Natomiast tematy uroczystości gminnych i analizy projektu rewitalizacji dworu Lachertów w Cichankach przybliżyła komisji kierownik promocji naszej gminy pani Katarzyna Homa. Dni Puchaczowa planowane są na 16 czerwca. Będą to 3-dniowe warsztaty kulinarne. Uroczystość organizowana jest przez GOK z projektu przy ogólnym koszcie 58 110 zł, w tym także występy kabaretu i zespołu muzycznego. Natomiast dożynki gminne planowane są w naszej gminie 25 sierpnia. To jest zadanie gminy. Szczegółowe informacje wyżej wymienionych uroczystości ukażą się w najbliższym czasie. Na rewitalizację dworku Lachertów przeznaczona jest kwota 1 327 500 euro. Dwór i przeglegający teren o powierzchni 10 hektarów od 1977 roku jest objęty kuratelą konserwatora zabytków. Szczegóły zostaną omówione 31 maja na konferencji tutaj w tej sali o godzinie 11, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie wniosku. Ponadto komisja jest za pisaniem kroniki gminy i spisaniu kapsuły czasu o teraźniejszości działania naszej gminy, Rady Gminy i sołectw dla pokoleń w przyszłości, żeby mieli wiadomości o przeszłości naszej gminy, otwierając tę kapsułę na przykład za 50 lat. Kapsułę zamieścić w odpowiednim miejscu w budynku Urzędu Gminy. Na tym posiedzenie komisja zamknęła. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie wójta gminy o pracy między sesjami. Proszę panie wójcie o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Od ostatniej sesji wydane zostały następujące zarządzenia. Zarządzenie nr 29/19 Wójta Gminy Puchaczów z dnia 17 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 30 z 2019 roku z 30 kwietnia w sprawie zmian, również w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok. Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy z dnia 6 maja w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. I zarządzenie nr 32 z dnia 17 maja w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Koło Aktywnych Kobiet w Turowoli. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą przetargów, zostały rozstrzygnięte dwa przetargi, to znaczy budowa chodnika przy drodze krajowej nr 82 w miejscowości Stara Wieś do Brzezin. Była to forma przetargu nieograniczonego, wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta to jest Artbruk Monika Hołody Miłocin 24150 na Łęczów. Wartość umowy brutto jest to 322 720 zł i 2 grosze. Termin realizacji do 28 czerwca 2019 roku. I drugi przetarg, który został rozstrzygnięty,
to wykonanie wiaty przystankowej wraz z zatoczką w miejscowości Brzeziny przy drodze krajowej nr 82. Również forma przetargu nieograniczonego. Wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta to jest LS Kompleks spółka ZOO, ulica Niccolo Paganiniego 12/32, 2850 Lublin. Wartość umowy brutto jest to 204 795 zł. Termin realizacji również 28 czerwca 2019 roku. I trzeci przetarg, który jest ogłoszony i trwa jego rozpatrywanie, jest to przebudowa budynku w miejscowości Wesołówka 45 na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus 2019. Na przetarg tego zadania wpłynęły dwie oferty. Przetarg jest w trakcie rozpatrywania. Jeśli chodzi o decyzje wydane w Wydziale Podatkowym od dnia 12 kwietnia do 21 maja. Wydano 51 sztuk decyzji przypisów i odpisów w podatku rolnym i leśnym i od nieruchomości. Wydano dwie decyzje o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów i wydano 41 decyzji na łączną kwotę 23 082,80 zł jako tytułów wykonawczych na zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za trzeci i za czwarty kwartał 2018 roku. Jeśli chodzi o referat ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydano jedną decyzję w sprawie ustalenia wysokości zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 26 tytułów wykonawczych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli skierowano sprawę do komornika i jedną decyzję na usunięcie drzew. Jeśli chodzi o też ten sam referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W dniach od 7 maja 2019 do 9 maja pracownicy tegoż referatu skontrolowali mieszkańców odnośnie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz deklarowanego sposobu zbiórki odpadów w miejscowościach Szpica, Ciechanki Kolonia, Nadrybie Ukazowe, Nadrybie Dwór i Nadrybie Wieś. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w segregacji. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu pytania radnych do wójta. Ale zanim to rozpoczniemy, chciałabym powitać, jest mi bardzo miło, że zaszczycili nas swoją obecnością panowie z Urzędu Marszałkowskiego i chciałabym powitać pana Seweryna Wójcika, dyrektora Biura Odwołań RPO i pana Andrzeja Danaja, kierownika oddziału naboru i oceny projektów. Ponieważ było wiele pytań odnośnie projektów, zwłaszcza kanalizacji, więc proszę może, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? W tym temacie jeszcze sprawozdania wójta chciałbym jeszcze zapytać pana wójta. Ale to za chwilę w pytaniach do radnych do wójta. Tak, ale tutaj, że w tym punkcie były zarządzenia wydane. Chciałbym wiedzieć, czego dotyczyły. A, to proszę, proszę, proszę. Panie wójcie, zarządzenie numer 29/19, czego dotyczyły w sprawie zmian w budżecie? Proszę bardzo, pani skarbnik udzieli odpowiedzi. 17 kwietnia. To są decyzje wojewody lubelskiego w zakresie pomocy społecznej i druga decyzja w zakresie zwiększenia środków na przeprowadzenie wyboru do Parlamentu Europejskiego. Łączna kwota zmian 18 687 zł. Jeżeli chodzi o decyzję zarządzenie wójta 30 z 30 kwietnia, są to również decyzje wojewody lubelskiego. Więc tak, wprowadzenie środków na wypłatę akcyzy 182 tysiące złotych, decyzja numer 124, senior 60+, w miejscowości Bogdanka 72 tysiące złotych, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego,
dotacja WL 111/85 za realizację ustawy za życiem 4120 zł i decyzja 110 dotacji wychowania przedszkolnego 293 227 zł. 32/19 zarządzenie będzie w sprawie udzielenia pożyczki. Tak, Stowarzyszenie Koło Aktywnych Kobiet w Torowoli złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania Poleśni na realizację zadania Biesiada Puchaczowska. Projekt opiewa właśnie na taką kwotę 59 439 zł. Jest w całości pokryty ze środków Lokalnej Grupy Działania, ale jest w formie refundacji. Więc w pierwszej wersji muszą być te pieniądze zabezpieczone. Dopiero później będą one w stowarzyszeniu refundowane. Z uwagi na to, że w uchwale budżetowej wójt ma upoważnienie do udzielenia pożyczek do 100 tysięcy zł. Zarządzeniem wójta zostało wprowadzone udzielenie pożyczki krótkoterminowej w okresie, mieści się w okresie roku budżetowego i udzielona została pożyczka w wysokości 59 439 zł stowarzyszeniu. Projekt jest realizowany przy współpracy, przy pomocy pracowników Urzędu Gminy, jeżeli chodzi o zadania, formę rozliczeń, tak więc będzie pełna pomoc, jeżeli chodzi o dział promocji dla stowarzyszenia. W momencie złożenia wniosku o refundację stowarzyszenie odda gminie Puchaczów powyższą kwotę. Tak było już praktykowane wcześniej, jeżeli chodzi o stowarzyszenia takie jak straże pożarne. Była i pożyczka kiedyś dla Brzezin, chyba dla Ciechanek. W tej chwili jest dla Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet, Koło Aktywnych Kobiet w Torowoli. No, dziękuję. Proszę, pan Nowakowski. Panie wójcie, wykonanie wiaty przystankowej. Czy umowa została podpisana i wszystkie formalności z wejściem na plac budowy czy rozpoczęcie prac są załatwione? Umowa została podpisana, natomiast na dzień dzisiejszy trwają negocjacje z Zarządem Dróg Krajowych w sprawie podpisania umowy użyczenia pasa drogowego na wykonanie tejże zatoki. To prowadzi gmina, Urząd Gminy, tak? Tak. Dziękuję. Pan Szurek. Pytanie do pana wójta, bo pan tu jest gospodarzem. Panie wójcie, głównie dotyczy moje pytanie koszenia poboczy. Mało. Czy nie uważa pan, że należałoby wykosić tą łąkę, która jest przed boiskiem Orlik, tuż za kanałem na rzece Śwince, gdyby nasi goście, choćby panowie z Urzędu Marszałkowskiego, gdy wjeżdżali, spojrzeli w prawo czy w lewo, to wiedzieli, że wjeżdżają do najbogatszej gminy województwa lubelskiego. Mógłby pan się odnieść, dlaczego w ogóle stawia nas pan w takiej ohydnej sytuacji? Przyznam, że zupełnie nie rozumiem pańskiego komentarza, bo naturalną rzeczą jest, że na wiosnę trawa rośnie i stosunkowo szybko rośnie. Natomiast jeśli chodzi o ścisłość, zostało przedwczoraj podpisane zlecenie do Zakładu Gospodarki Komunalnej na koszenie poboczy i sukcesywnie pobocza będą koszone, łącznie z tym, z tą działką, o której pan wspomniał. Natomiast w czym pan widzi tą ohydę, to ja tego nie mogę pojąć. Dziękuję panie wójcie. Pan Sarama. Korzystając z okazji, że panowie z Urzędu Marszałkowskiego są u nas, został złożony wniosek rok temu, zresztą już nie pierwszy wniosek, ale ten akurat dotyczył mojej miejscowości, pod kątem budowy kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni. No tutaj już zapewnienia my jako mieszkańcy mieliśmy ze strony pana wójta, że ten wniosek już tak jest dopracowany, że on powinien naprawdę chwycić. No i mamy pytania tutaj, dlaczego tak się stało. Może panowie wytłumaczyliby nam, żebym ja mógł przekazać i mieszkańcom, i ci, którzy oglądają, ci, którzy będą na zebraniach. Bardzo proszę. Do panów, proszę bardzo. Pani przewodnicząca, szanowna rado,
panie wójcie. Pozwolę sobie przedstawić krótki rys dotyczący oceny wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turowola i Turowola Kolonia, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puchaczowie, drugi etap. Przedmiotowy wniosek, jak tutaj pan zauważył, złożony został w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z ogłoszeniem termin naboru wniosku określony został od 30 czerwca do 30 lipca 2018 roku. Złożonych zostało 61 projektów. Wymogi formalne spełniły 59 projekty, które przeszły do etapu oceny formalnej poprawności prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów. Ocena formalna poprawności zakończyła się 29 marca bieżącego roku, w wyniku której do kolejnego etapu, to znaczy oceny merytorycznej, przeszło 38 projektów, a 21 projektów nie spełniło tego kryterium. Wśród projektów negatywnie ocenionych znalazł się m.in. przedmiotowy projekt. Złożony wniosek nie spełnił kryterium formalnego poprawności o nazwie informacje we wniosku i załącznikach są spójne, poprawne i zgodne z obowiązującymi dokumentami składającymi się na regulamin konkursu. Zasady naboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ujętego w załączniku nr 6 do regulaminu konkursu. Spełnienie tego kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania. Tutaj też podkreślę, że kryterium to formalne poprawności dotyczy zagadnień związanych z poprawnością i spójnością informacji przedstawionych we wniosku i załącznikach, założeń projektu, wykonalnością prawną projektu, zgodnością informacji we wniosku i załącznikach z regulaminem. Na etapie oceny formalnej instytucja zarządzająca pismem z dnia 1 marca wezwała tutaj wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz dokonania uzupełnień, poprawek we wniosku, między innymi w zakresie dokumentów dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Instytucja wskazała, że zakres przedsięwzięcia wskazany w dokumentach z postępowania środowiskowego, w szczególności w karcie informacyjnej i samej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz stanowiącej jej załącznik charakterystyce przedsięwzięcia, powinien być spójny z zakresem wniosku o dofinansowanie oraz udzielonym pozwoleniem na budowę. Z uwagi na występujące w tym wniosku niespójności dotyczące długości sieci kanalizacyjnej, projektowanych przydomowych przepompowni oraz działek wpisanych w decyzjach, zwrócono się do wnioskodawcy o udzielenie stosownych wyjaśnień oraz przedstawienie spójnej dokumentacji obejmującej pełny zakres wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie zostało podkreślone, iż w przypadku braku uwzględnienia w decyzji środowiskowej prac wskazanych w zakresie projektu, zakres prac nieuwzględniony w dokumentacji środowiskowej nie może stanowić kosztów kwalifikowalnych. Ponadto tam w części dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Puchaczowie poprosiliśmy do załączenia dokumentu potwierdzającego do podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu pozwolenia na budowę. W odpowiedzi wnioskodawca w dniu 18 marca złożył pakiet z uzupełnieniami. I w zakresie powyższych uwag zostało wyjaśnione, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w roku 2012, a jej podstawą była dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turowola i Turowola Kolonia. Długość kanalizacji zgodnie z tą dokumentacją wynosiła 14 229 metrów. W okresie późniejszym, to jest w 2015 roku, projekt został uzupełniony, rozszerzony, w związku z czym pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje sieć o długości 15 984 metry, czyli różnica 1755 metrów. Wnioskodawca dodał, iż w kosztach kwalifikowalnych ujęto jedynie fragment sieci objętej postępowaniem środowiskowym, a więc te 14 229 metrów.
W oddzielnym dokumencie przedstawiono przykładową tabelę podziału nieruchomości oraz mapy ewidencyjne obszaru z 2011 i 2015 roku. W wyniku oceny stwierdzono, że te wyjaśnienia nie są dostateczne. Dalej występują niespójności. Tutaj w odniesieniu do uzyskanego pozwolenia na budowę z wydaną dla przedsięwzięcia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. W szczególności nie zostały wyjaśnione rozbieżności co do wszystkich działek objętych pozwoleniem na budowę, a nie ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Za niewystarczające uznano wyjaśnienia wnioskodawcy, w których stwierdził, iż kosztami kwalifikowalnymi objęto wyłącznie zakres objęty decyzją środowiskową, czyli te 14 229 metrów. Stwierdzenie to nie zostało poparte rozdzieleniem nieruchomości, na których realizowany będzie zakres inwestycji objęty kosztami kwalifikowalnymi i kosztami niekwalifikowalnymi. Wnioskodawca w tabelach finansowych wniosku o dofinansowanie określił wysokość kosztów niekwalifikowalnych netto na kwotę 714 363,83 zł. Jednakże z załączonego tam kosztorysu inwestorskiego z dopiskiem sieć doprojektowana, długość sieci wynosiła 1763 metry, a nie 1755 metrów. A łączna kwota kosztorysu wynosiła 768,106,75 zł. I tutaj właśnie były te niespójności. Łączna długość sieci z kosztorysów części kwalifikowalnej i niekwalifikowalnej, czyli tej doprojektowanej, odpowiadała całkowitej długości sieci objętej projektem. Nie ma jednak wątpliwości, że z kosztorysów inwestorskich wynika inny podział zarówno w zakresie długości, jak i kosztowo. Tym samym należało stwierdzić, że wnioskodawca nie dokonał poprawy wniosku zgodnie z wezwaniem instytucji. Odnośnie tam dokumentu potwierdzającego podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu pozwolenia na budowę, przedłożone zostało pismo z Tarostwa Powiatowego w Łęcznej, z którego wynikało, że nie podano do publicznej wiadomości informacji o wydaniu tej decyzji, prawda, tej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Turowola. Obwieszczenie takie wymagane jest regulaminem konkursu i wynika ono wprost z artykułu 72 ustęp 6 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Stąd też przedłożone wyjaśnienia uznano za niedostateczne, ich treść uniemożliwiła udzielenia pozytywnej odpowiedzi w zakresie zagadnień związanych z poprawnością i spójnością informacji przedstawionych we wniosku i załącznikach, założeń projektu, wykonalnością prawną projektu, zgodnością informacji we wniosku i załącznikach z regulaminem. W związku z tym pismem z dnia 11 kwietnia 2019 roku wnioskodawca został poinformowany, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu został negatywnie oceniony w zakresie spełnienia tego kryterium formalnego poprawności. Dalsza procedura, z tego co wiem, złożony został protest i może tutaj już przekażę głos dyrektorowi Biura Odwołań. Dzień dobry Szanowni Państwo, dzień dobry Panie Wójcie, Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Wysoka Rado. Faktycznie 24 kwietnia tego roku złożono protest, gmina go złożyła. W swoim proteście wskazano jakby dwa zarzuty, które sformułowano wobec oceny. Mianowicie podważono kwestię niespójności treści wniosku pozwolenia na budowę z wydaną dla przedsięwzięcia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Wskazano między innymi o tym, że w załączniku mapowym do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 8 kwietnia 2011 roku wraz z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do decyzji pozwolenia na budowę wyraźnie widać, że dotyczą one tego samego obszaru. Powstała kwestia rozdzielenia nieruchomości. Argumentowano w proteście, że
w związku z intensywną rozbudową czy urbanizacją przestrzeni te działki musiały zostać jakby podane nowej numeracji, stąd te ewentualne rozbieżności. Wskazano jednocześnie, że w dokumentach przekazanych na ocenę w ramach kosztorysów inwestorskich wprost wskazuje się, że kosztorys inwestorski o nazwie część pierwsza pod tytułem sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Turowola i Turowola Koronia stanowił koszty kwalifikowalne i jakby w kontekście kwestii wydatków kwalifikowalnych kosztorys inwestorski o nazwie sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Turowola i Turowola Kolonia, część druga, w pozwoleniu na budowę numer 275/16 z dnia 10 sierpnia 2016 roku stanowią, czyli te załączniki mapowe 2A i 3A i 4A dla sieci kanalizacji sanitarnej stanowią koszty niekwalifikowalne. Dodatkowo podniesiono w kontekście oceny argument nieopublikowania, czyli nie zawieszenia obwieszczenia przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Wskazano, że gmina jako organ nie jest władna do realizacji zadań, co do których są powołane inne instytucje, w tym konkretnym przypadku Starostwo Powiatowe w Łęcznej. W związku z wniesionym protestem właśnie w dniu 26 kwietnia 2019 roku podjęliśmy czynności weryfikujące protest i weryfikujące dokumentację złożoną przez wnioskodawcę w naborze do działania 6.4. Z naszych ustaleń wynika, że o ile załącznik mapowy potwierdza obszar, co do którego ma być prowadzona inwestycja, o tyle nie zawiera pełnej informacji o wszystkich działkach i miejscach, co do których ma on być realizowany. Wskazuje się w proteście, że jest to przykładowy załącznik, który nie wyczerpuje pełnego zakresu rzeczowego projektu. Jednocześnie analizując kwestie mapek i działek, ustaliliśmy, że rzeczywiście w kosztorysach inwestorskich są pewne dysproporcje co do zakresu rzeczowego projektu i ustaliliśmy również, że no rzeczywiście tego obwieszczenia Starostwa Włącznej nie było. I odnosząc się do kwestii wskazanych w proteście, uznaliśmy co do obwieszczenia, że rzeczywiście no nie ma możliwości, żeby gmina miała taką możliwość. Poza tym de facto naszym zdaniem nie przekłada się to w sposób bezpośredni, ten brak informacji na potencjalną możliwość zrealizowania inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o zarzut postawiony numer drugi, czyli ten kwestia niespójności dokumentacji, no to przeanalizowaliśmy kosztorysy inwestorskie, te dwa, plus mapki załączone do dokumentacji projektowej i niestety mamy tutaj istotne różnice. Chciałem też wskazać, że o ile oba kosztorysy są robione w kwietniu 2017 roku i metodologia przyjęta w obu przypadkach do szacowania kosztorysów jest tożsama, o tyle stawka jednostkowa na tak zwany metr wykonanej kanalizacji jest też różna, pomijając to, że rzeczywiście zgodnie z ustaleniami przy ocenie formalnej długość sieci niekwalifikowalnej i kwalifikowalnej jest różna o 8 metrów. W związku z powyższym na podstawie udostępnionych dokumentów nie mieliśmy żadnej możliwości, żeby uznać, że projekt spełnia warunki formalne, które zostały zatwierdzone w regulaminie konkursu i w konsekwencji w dniu 15 maja Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o nieuwzględnieniu protestu i z tego co się orientuję rozstrzygnięcie protestu zostało Państwu dostarczone w dniu 16 maja. To jeśli chodzi o kwestie dotyczące rozpatrywania protestów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pan Sam. Ja może mam pytanie do Pana Wójta. Panie Wójcie, z wypowiedzi tutaj Panu wynika, że gmina została poinformowana tak, o takich, a nie,
o takich błędach, czy dostarczyć odpowiednie dokumenty i nie zostało to zrobione. Jeszcze moje pytanie jest takie, kto sporządzał wniosek, czy byli to, uważam, że to jest duży wniosek, pracownicy gminy, czy firma, która zajmuje się takimi rzeczami? Bardzo proszę o odpowiedź. To znaczy wniosek był sporządzony wspólnie z siłami gminy i firmą, która przygotowuje, specjalizuje się w przygotowywaniu tychże wniosków. Wniosek opiewa na ponad 22 miliony złotych kosztów ogólnych netto, bo VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, w związku z tym nie może być tutaj podawany w kosztach. Natomiast no jest to kwestia pewnego sporu, bo te 8 metrów różnicy między decyzją środowiskową a pozwoleniem na budowę zostało wkalkulowane w koszty niekwalifikowalne. Zarówno i te działki, które są elementem również sporu, które powstały z działek wydanych w decyzji środowiskowej, również są w kosztach niekwalifikowalnych. Rzecz dotyczy tego, że wszystkie te odcinki sieci kanalizacji, która była doprojektowywana w wyniku podziału działek z działki macierzystej na działki mniejsze do zabudowy, została zakwalifikowana do kosztów niekwalifikowalnych. No i również ta różnica tychże 8 metrów między jedną i drugą decyzją. Naszym zdaniem koszty niekwalifikowalne są to te koszty, które ponosi gmina, a zatem rola oceniającego wniosku nie powinna być aż tak szczegółowa, jeśli chodzi o procedury w kosztów niekwalifikowalnych. Bardziej powinna się koncentrować na kosztach kwalifikowalnych. Mamy na dzień dzisiejszy odpowiedź na protest. W związku z tym już wczoraj zostały podjęte działania. Do 30 maja mamy termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego tego rozstrzygnięcia i nie ukrywam, że w tym przypadku przygotowujemy się do takiego działania. Dziękuję. Proszę, czy są jakieś pytania? Proszę, panie Nowakowski. A co panowie na to, na to wypowiedź wójta? Może tutaj odpowiem odnośnie oceny, czy powinna być tak wnikliwa. Przedstawiliśmy tutaj długość i wartość tej części, która jest niekwalifikowalna. Ale tak jak zaznaczyłem, całkowita długość sieci kanalizacyjnej projektu, tej ujętej w kosztach niekwalifikowalnych, jak i w kwalifikowalnych, się zgadza. Teraz, jeżeli w kosztorysie inwestorskim mamy dłuższy odcinek sieci niekwalifikowalnej, to automatycznie jest większy odcinek tej części niekwalifikowalnej, to automatycznie jest krótszy odcinek tej kwalifikowalnej. I my nie jesteśmy w stanie w tym momencie ustalić, zobaczyć, czego nie ma, której to części nie ma ujętej w tych kosztach kwalifikowalnych. Tak samo to się ma co do montażu finansowego. A czego taka sytuacja miała miejsce, panie wójcie? Byliście wzywani do złożenia wyjaśnień, do uzupełnienia i dlaczego taka sytuacja wynikła? Tak jak wspomniałem na wstępie, okres projektowania, w momencie, kiedy na początku została zaprojektowana sieć w kolonii Turowola i Turowoli, części Turowoli, w wyniku podczas projektowania tejże sieci, w wyniku dużej, bardzo dużej liczby podziałów działek macierzystych, w wydaniu decyzji środowiskowej została doprojektowana następna część sieci kanalizacyjnej, ale sieć nie wybiegająca poza obszar wydanej decyzji
i sieć nie wychodząca poza obręb naszego w ogóle działania. Natomiast ta różnica 8 metrów wynikająca z kosztorysów, no rzeczywiście tutaj już biuro projektowe, które to przygotowywało, najprawdopodobniej czy błąd pomiaru mapy, czy jakaś inna kwestia spowodowała, że przy długości 14 kilometrów 229 metrów i później do projektowaniu do 15 kilometrów 984 metrów znalazła się różnica 8 metrów, która to została zakwalifikowana do kosztów niekwalifikowalnych, które ponosi gmina, a nie obciąża wniosku. To są kwestie interpretacyjne, dlatego zdecydowaliśmy się na skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A może jeszcze, panie wójcie, jeżeli wyrok sądu będzie negatywny dla gminy, co wtedy? No wtedy nie mamy żadnej kwestii, która by powodowała, że wniosek może być realizowany, no i będziemy oczekiwali na następne realizacje, wykorzystując te błędy, które tutaj zostały wykazane. Dlatego, że my od 9 lat, jak ja jestem radnym, któryś już z kolei wniosek, czekamy na kanalizację, zresztą to powtarzane jest przez pana na spotkaniach i no i to jest trudno wytłumaczyć przynajmniej mi, mieszkańcom, że ten kolejny wniosek padł. Jak panu powiedziałem, jest to kwestia właśnie skomplikowanej sytuacji, która akurat w kolonii Turowola występuje, gdzie na żywym organizmie jest obrót ziemią, gdzie następuje bardzo liczna struktura podziału działek i nadążenie z tym, z procesem dokumentacyjnym i później dopracowaniem kosztorysów do tego wszystkiego, no powoduje, że nie jest to taka prosta sprawa, którą można ogarnąć. A jak, panie wójcie, jest z odpłatnością za przygotowanie tego projektu dla biura projektowego? Jest sporządzona umowa i jest to tak, umowa opiewa na zasadzie wynagrodzenia od tak zwanego sukcesu. Rozumiem, że jeżeli będzie negatywnie, biuro projektowe nie otrzyma. Dobrze, dziękuję. Proszę, pan Kananiuk. Panie wójcie, już tyle wniosków, to co kolega Sarama wspominał, zawsze pada. Czyjaś wina zawsze jest, tylko nie gminy. Jak to jest, kto pisze te wnioski, jak to piszą? Czy to piszą profesjonaliści, czy nie wiem, dzieci z przedszkola? No wstyd mi jest, panie wójcie, wstyd mi jest dzisiaj tego słuchać, że nie ma osób kompetentnych, żeby to napisać. Dobrze. Dziękuję. Samo biuro projektowe pisało poprzednie wnioski? Różnie to jest, natomiast nie zgadzam się z pańską wypowiedzią, bo do tej pory to jest to drugi wniosek, który nam padł. Szkoda, że pan nie pamięta tych wniosków, które przeszły. Ja mówię, panie wójcie, o wnioskach na budowę kanalizacji Albertowa, Wesołówki i Kolonii Turowola. Więc mamy dwa razy, ale zapomniał pan o wnioskach na Nadrybia, zapomniał pan o wnioskach na południową stronę gminy Puchaczów, która została skanalizowana i innych tytułach wniosków, które żeśmy pozyskali. Jakoś ta amnezja bardzo szybko opanowuje. Nie chciałbym długo zabierać głosu, żeby tutaj z panem polemizować, ale no nie sposób jest tutaj nie stanąć w obronie mieszkańców, których pan niejednokrotnie zapewniał, gwarantował, że to jest pański priorytet, budowa kanalizacji w Albertowie, w Wesołówce. Gdyby to był priorytet, to by czyli należnych starań by pan dopełnił tak mocno, że te wnioski by przeszły. Natomiast są niedbale sporządzone. Wniosek można wyciągnąć po tym wniosku, który teraz żeśmy omawiali. Przyznam, że w tym momencie nie chcę się do pana, z panem w dalszą polemikę wdawać, bo w tym wszystkim rzeczywiście pochopna ocena, że jest coś niedbale czy coś niedokładnie zrobione, bardzo łatwo ją wyciągnąć, gorzej zrobić. Natomiast odnosząc się do tego, czy to jest moim priorytetem, czy nie,
to powiem panu tylko tyle. Są panowie z Urzędu Marszałkowskiego, mogą wypowiedzieć się, na jakim poziomie skanalizowane jest województwo lubelskie, jak poszczególne gminy są skanalizowane, bo u nas wskaźnik skanalizowania kanalizacją przewodową całej gminy jest na poziomie 83%. Panie wójcie, a pan powiedział, a jak będzie sytuacja tego rodzaju, że pan przegra sprawę w tym sądzie, to co dalej? Będą następne nabory, będziemy składali, aplikowali o następne wnioski. Natomiast ostatnią rezerwą, nie wiem, czy ona będzie możliwa do zrobienia, jest kasacja, którą jeśli będzie taka sytuacja i będzie rościła możliwości ku temu, no też będziemy próbowali podjąć. To znaczy koniec końca tego nie ma, nie? I kanalizacji też nie będzie. Bo przecież teraz będzie pan się odwoływał, no a to nie prościej te wszystkie błędy naprawić, napisać poprawny wniosek, to co panowie mówią, te błędy naprawić, napisać jeszcze raz wniosek i żeby ten wniosek został zatwierdzony, tylko się sądzić teraz i pastwić się nad wnioskiem, który został źle napisany. Ja tym panu wierzę, że na pewno został ten wniosek odrzucony nie dlatego, że pan jest tutaj wójtem, tylko dlatego, że został źle napisany. I trzeba by teraz siąść nad tym wnioskiem, napisać go poprawnie i zrobić kanalizację ludziom, którzy czekają na kanalizację. Szkoda, proszę pana, że w tym wszystkim na tyle nieuważnie pan słuchał wszystkich wypowiedzi, że w tej chwili mówi o takich kwestiach. Żeby złożyć wniosek, to nie jest to kwestia tego, kiedy gmina chce i gmina jest przygotowana, tylko to jest kwestia tego, kiedy instytucja zarządzająca, czy w naszym przypadku Urząd Marszałkowski, ogłasza nabór na te wnioski. I w tym przypadku były ostatnie dwa nabory, niestety na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć nieskuteczne. Czy będą dalsze nabory w tej edycji programowania, nie umiem odpowiedzieć, bo edycja programowania kończy się w 2021 roku. Czy marszałek będzie dysponował środkami finansowymi i zarząd zdecyduje o ogłaszaniu następnych naborów, czy też nie? Tego nie umiem odpowiedzieć, bo złożenie następnego wniosku tylko i wyłącznie jest możliwe wtedy, kiedy jest ogłaszany nabór. Panie, mam pytanie do panów dwóch. Czy te uwagi, które żeście wnieśli, są zasadne, czy nie? No bo ja tu słyszę, bo teraz tak, bo pan wójt mówi, że jego wniosek, że będzie się odwołał do sądu, czyli jak ktoś się odwołuje do sądu, to masz rację, jest przekonany o tym, że wniosek napisany jest dobrze, tak? Dobrze rozumuję? Jeżeli odwołuje się do sądu, to znaczy jestem przekonany, że mój wniosek jest napisany dobrze, a wy mówicie, że jest źle napisany, to więc teraz ja jako radny, co mam teraz? Stoję i tak patrzę na was i na wójta i jak mam decyzję, jak mam mieć opinię o tym wszystkim, o tym wniosku? Tak bezpośrednio się odnosząc co do sądu, to niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym kierunku będzie wydane orzeczenie. I tego myślę, że nie jest w stanie nikt przewidzieć przed sprawą. Tutaj chociażby na etapie konkursu i w ramach procedury odwoławczej widać, że biuro odwołań jakby zarzut przychylił się tutaj w stronę wnioskodawcy w jednym zarzucie, a więc pozostała ta kwestia rozbieżności między kosztami kwalifikowalnymi a niekwalifikowalnymi i długością tej sieci, która jest wpisana w pełnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie. No tutaj też matematyka nie kłamie w tym zakresie, prawda? I tutaj chyba nie ma wątpliwości, że występuje różnica tych 8 metrów. A jak sąd będzie interpretował i jak będzie bronił, to nie. Znaczy my bardziej mamy pytanie dotyczące tego, że my ciągle te wnioski piszemy i one nam padają, więc dlaczego te rozbieżności są, dlaczego one nie zostały usunięte, panie wójcie? To już jest zarzut do biura projektowego. Dlaczego to nie zostało przez was dopilnowane? Chciałem państwu zwrócić uwagę, że cała dokumentacja dotyczy
prawie 16 kilometrów sieci kanalizacji. Tak jak wspomniałem na wstępie, ta sieć była przeprojektowywana, doprojektowana, dorysowywana i różne elementy w tym zakresie wchodziły. W zależności od tego, jakie były potrzeby mieszkańców, w zależności od tego, jak intensywny był podział tychże działek. Zresztą, który dalej następuje i niewykluczone, że w okresie, kiedy odpukać, stałoby się tak, że ten wniosek nie będzie rozstrzygnięty pozytywnie i wniosek, który będziemy realizowali jako następny, również będzie wymagał gruntownej przebudowy, bo okaże się, że akurat na ten dzień, który będzie pisany, te dokumenty staną się nieaktualne i również trzeba będzie poszczególne sieci dalej doprojektowywać. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, jak małym elementem w przypadku 16 kilometrów, małą różnicą jest 8 metrów i to jeszcze wliczone w kosztach niekwalifikowalnych, a zatem w tych, w których instytucja zarządzająca nie dofinansowuje, tylko jest to realizowane na koszt gminy. Tym bardziej, że to, co chciałem zwrócić uwagę wszystkich i w państwa instytucji zarządzającej i tutaj państwa na sali, że zasadą jest, że te wszystkie elementy, które nie jesteśmy w stanie w dokumentacji wychwycić, a wychodzą nam z błędów rachunkowych, zwykle kwalifikuje się do kosztów niekwalifikowalnych, biorąc je w ciężar wnioskodawcy, natomiast stronę kwalifikowalną, czyli tą, na którą dostajemy dofinansowanie, budujemy zgodnie ze wszystkimi dokumentami. Ta sama zasada została tutaj przyjęta. Dlatego w tym przypadku uważam, że tak jak pan tutaj dyrektor wspomniał, kwestia oceny tego i zweryfikowania przez sąd jest w tym przypadku niewiadoma, bo wszystko zależy od tego, w jakim kierunku sąd spojrzy. Czy rzeczywiście koszty koszty niekwalifikowalne, które w tej chwili bardzo mocno są weryfikowane przez instytucję zarządzającą, czy rzeczywiście powinny być w taki sposób weryfikowane i czy w tym przypadku nie należy wrócić do powtórnej oceny wniosku. Dziękuję. Panie wójcie, a może należy porozmawiać z sąsiadami z innych gmin? Oni też piszą wnioski, z tego co wiem, to po kilkanaście realizują. Być może mają firmy czy firmę, która im pisze dobrze te wnioski. Może należy skłonić się tutaj. Przepraszam panie Piotrze, a czy zerknął pan na wartości tych sąsiadów wniosków, jakie pisali? Bo z tego co ja patrzyłem na tabeli, to praktycznie rzecz biorąc największy wniosek oprócz naszego, jaki znalazłem, był na poziomie 3,5 miliona złotych. Nasz był na poziomie 22. No tak, tylko że tam coś się dzieje i ludzie o tym mówią. Jedno, można? Proszę pan Nowakowski. Jednym słowem, panie wójcie, zasady, które pan przyjmuje we wnioskach, tego Urząd Marszałkowski nie uznaje. No i mamy taką ślepą uliczkę, że nie wiadomo, kiedy ci ludzie będą mieli kanalizację, czy w ogóle będą mieli kanalizację. I proszę się nie odwoływać do przeszłości, tylko patrzymy w przyszłość. Nie ma kanalizacji Torwola, nie ma kanalizacji Wesołówka, nie ma kanalizacji Albertów. No i tak zasady, które pan przyjmuje, są odrzucane przez Urząd Marszałkowski. Myśli pan, że sąd panu przyzna rację, a sąd może panu razy nie przyznać. I taka zabawa trwa. Weź się pan do roboty, napisz pan konkretny, dobry wniosek, że został zatwierdzony. I niech ci ludzie mają tę kanalizację, nie mają szamba pod oknami. Dziękuję. Proszę pan Szurek. Panie wójcie, pan znajdzie odrobinę cywilnej odwagi i przyzna, popełniłem błąd, ja, moja administracja, przepraszam was, państwo radni, mieszkańcy Turowola. Pan znajdzie odrobinę odwagi i pan powie ludziom. Dziękuję. Dziękuję. Przyznam, że żadnego komentarza w tak dziwnych słowach nie udzielę. Dziękuję. Proszę pani Bachenek.
Panie wójcie, ja następny temat poruszę, który wynikł wczorajszego dnia. Są tu mieszkańcy ulicy Wesołej z Puchaczowa. Pani Zosiu, może za sekundkę dokończmy temat kanalizacji. Dobrze, ale powiem tylko te właśnie lekceważenie takich spraw. Myśmy wielokrotnie zgłaszali remont tej drogi ulicy Wesołej. Nawet na zebraniu wiejskim w Puchaczowie pan mówił, że ta droga będzie poprawiona, że będzie przebudowa sieci kanalizacyjnej pod kanałem Wieprzgrzna. Do tej pory nic zostało nie zrobione. Teraz są ulewy, dzisiaj widać, co się dzieje. Droga pływa i zapadła się. I mieszkańcy, gdyby gospodarka komunalna nie była wezwana dzisiejszej nocy, nie była zabezpieczona ta droga, różnie sytuacja by wyglądała. Nie wiem, czy pan był na tej drodze, był tylko dyrektor gospodarki komunalnej. Chcielibyśmy, że ta sytuacja była poprawiona. Za sekundkę wrócimy do tego tematu. Proszę, pan Zabłotny. Pani przewodnicząca, jesteśmy w połowie sesji. Ja zgłaszam się od samego początku. Nie wiem, czy pani widzi, już wszyscy... Wszyscy już dostali głos, ja nie dostaję cały czas. Nie chciałem... wszyscy. Słucham? Nie wszyscy. Znaczy, no wszyscy, co się zgłaszali, dostali, ale to jest nieważne. Chciałem wrócić do samego początku sesji. Otóż uważam, że porządek obrad został przyjęty w sposób co najmniej nieprawidłowy. Tak ja się wypowiem, otóż dwie zmiany wprowadziła pani samowolnie, punkt piąty rozszerzyła pani o pytania mieszkańców, jak najbardziej zasadne. Chodzi mi po prostu o sposób procedowania i wprowadziła pani odniesienie się do pisma, również w sposób samowolny, później głosując. Czemu o tym mówię? Za czym pan zagłosował oczywiście. Słucham? Także dziękuję. Za czym pan przegłosował? Tak, pan, ale chciałbym skończyć myśl, jeśli mogę. No proszę. Tak. Tutaj dziwię się panu radnemu Kananiukowi w szczególności i dlatego po prostu jest moja wypowiedź kierowana do pani i do pana, gdyż z tego powodu pan radny Kananiuk na jednej z komisji, oczywiście pod moją nieobecność, bo pewnie tak tylko może, wylał na mnie po prostu falę krytycznych słów, między innymi w związku ze zmianami porządku obrad. Później chciałem, aby pan Kananiuk odniósł się na sesji, przy najbliższej sesji do tych słów, które wyczytał długi list. Nie odniósł się, dlatego ja dzisiaj może zwrócę uwagę, może pan Kananiuk nie wychwycił tego, że został w sposób nieprawidłowy przegłosowany porządek obrad. I dalej kontynuując to, chciałem zapytać pani mecenas, co na to. Szkoda, że wracamy w tym momencie, ale zgłaszałem się już przy głosowaniu porządku obrad. Jeśli można, pani przewodnicząca, pani mecenas, żeby fakt się wypowiedziała. Fakt stał się faktem. I rozmawialiśmy w tej chwili, tak, o kanalizacji. Pociągnijmy temat kanalizacji, skończmy to, o czym rozmawialiśmy. Dlatego nie przerywam, pani przewodnicząca. Nie mam tego w naturze, ale tu są już tematy i drogi zalane. Dobrze, ale ja jestem przewodniczącą rady i na razie dziękuję panu za głos. Proszę bardzo, nie mamy się gości z Urzędu Marszałkowskiego. Pani... Czy są pytania jeszcze ja wrócę odnośnie... do tego za chwilę. Oczywiście. Odnośnie projektów. Proszę, pan Kananiuk. Panie wójcie, ja chciał się tylko zapytać jeszcze, czy pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Wesołówka i Albertów jest aktualne? Jeżeli nie, to jaki jest koszt ponownego ubiegania się o dokumentację i pozwolenie? Proszę, panie wójcie. Na dzień dzisiejszy zdezaktualizowała się kanalizacja, dokumentacja kanalizacji w Albertowie i w Wesołówce. Z racji tego, że dokumentacja jest ważna przez okres 3 lata od decyzji uzyskania pozwolenia na budowę, przez ten okres czasu, ten wniosek, który był pierwotnie budowany, nie został zrealizowany, w związku z tym nie byliśmy w stanie żadnej innej kwestii podjąć, która by powodowała, że pozwolenie będzie mogło być dalej aktualne. Na dzień dzisiejszy Wesołówka jest przygotowana do aktualizacji dokumentacji i do uzyskania pozwolenia na budowę w tym zakresie. W przypadku Albertowa jeszcze nie podjęto takiej decyzji. Z chwilą, kiedy będziemy mieli możliwość kontynuowania budowy kanalizacji, wtedy będziemy podejmowali temat. Z tym, że muszę zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o Wesołówkę, jeśli chodzi o Albertów,
nie będziemy mogli już aplikować do Urzędu Marszałkowskiego w przypadku ogłoszonych programów ze względu na to, że w Krajowym Systemie Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie będziemy już spełniali, oczywiście po ewentualnej realizacji kolonii Turowola, nie będziemy spełniali już warunków, czyli nie będziemy mieli 120 mieszkańców na 1 km sieci. W związku z tym te dwa odcinki będą mogły być realizowane z budżetu bądź w inny sposób, jeśli chodzi o finanse. Dodatkowy koszt, jaki to będzie? Nie umiem na dzień dzisiejszy określić. Jeśli będzie to określane dopiero na podstawie kwestii zapytania o cenę i określenia przez biura projektowe, jaki to będzie koszt na podstawie ofert. Proszę, pan Guzowski. Panie wójcie, mam takie pytanie. Wspomniał pan o wodociągu wybudowanym, że coś się zbudowało. Ale wie pan co, ja 4 lata proszę o filtry do przypompowni. I też nie wiem, czy tam ktoś błędu nie zrobił. No może wniosek przeszedł, no to był napisany, ale projektowanie. Nie wiem, jak jest na poszczególnych wsiach. No słychać, że tam niektóre miejscowości mają filtry, ale stanąć na Zawadowie koło przypompowni przy drodze powiatowej, a gminnej w czasie wiatru, no to ja dziękuję. I co mieszkańcy na to mają powiedzieć? 4 lata prosimy i cisza. Dziękuję. Proszę państwa, czy jakieś pytania jeszcze do panów z Urzędu Marszałkowskiego mamy? Bo nie chciałabym panów tu zatrzymywać, bo też ich czas nagli. Nie widzę. W takim razie dziękuję panom za przybycie. 2 minuty przerwy.
Proszę Państwa, wznawiamy już obrady. A gdzie jest Pan Wójt? Dobrze. Czyli jesteśmy w punkcie pytania radnych do wójta. Proszę, proszę. Jednej odpowiedzi nie udzieliłem, bo była kwestia dotycząca filtrów. Proszę Państwa, powiem tak, może ktoś powie, że jest to śmieszne, ale tutaj przed chwilą skonsultowałem to z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rocznie zainstalowane filtry, które są w tej chwili i nie we wszystkich przepompowniach, są na poziomie 160 tysięcy złotych. Robimy, przykrywamy to jak tylko jest możliwe, żeby nie podnosić ceny ścieków, ale za chwilę dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy okaże się, że czy to dotacje, które czynimy wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy inne działania, no okażą się na tyle niewystarczające, że trzeba będzie sięgać do kieszeni tych, którzy korzystają z kanalizacji. Tak sobie szybciutko policzyłem, średnio rzecz biorąc czyścimy rocznie około 180 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Gdybyśmy to tak wzięli, to średnio złotówkę na rok do metra musielibyśmy podnieść cenę ścieków, żeby zakupić właśnie te do systemu filtry i w ten sposób czynić. Dlatego zastanówmy się, bo gdzie jak gdzie, ale w przypadku Zawadowa, no jest to stosunkowo oddalone od budynków mieszkalnych. Zgadza się, że czasami z tej przepompowni ten fetor jest dokuczliwy, ale nie tak, że bezpośrednio zagląda do okna, że trzeba okna zamykać. Jest w tych przypadkach, gdzie jest to wśród bezpośrednio skupisk ludzkich, to w tym przypadku rzeczywiście z pierwszą interwencją wchodzimy. Dlatego, panie Marianie, ja uważam, że należałoby najpierw rozważyć taką możliwość, bo rzeczywiście żądanie zainstalujcie, zróbcie, zawsze wiąże się z kosztami, a te koszty gdzieś muszą się później odbić i pokazać, że gdzieś trzeba je później zrealizować. Dziękuję. Proszę, pan Guzowski. Panie wójcie, ja no rozumiem, że to jest koszt, ale ktoś to projektował i powinien przewidzieć. Jest fedor, no to nie budujemy tego przy budynkach. No przecież to jest teren zabudowany. Dzisiaj mamy 4 budynki, 5. Za parę lat będzie linia. Następny jest koło szkoły. No to też nie jest to jakieś... A druga sprawa, jak rozmawiamy, no to przy projekcie, przy projekcie, przy projekcie. No i... Ile? 4 lata projekty idą i cisza, no i nie wiadomo, co będzie dalej. Ale jaki jest koszt takiego filtra? Pan dyrektor. Przepraszam, koszt jednego filtra to jest około 2000 zł netto. Mamy 40 przepompowni, na każdą przepompownię trzeba 2 filtry, czyli 80 razy 2000, łatwo policzyć. Dziękuję. Trzeba uwzględnić wszystkie po prostu. I oszczędności poszukać i znaleźć na to pieniądze. Przechodzimy dalej. Proszę, pani Bochenek. Panie wójcie, nie odpowiedział pan również na nasze pytanie odnośnie drogi wesołej. Tak, poproszę. Ja przerwę jeszcze, ponieważ tutaj państwo pokazali mi, że pismo wpłynęło w 2017 roku. Takiego pisma to nie wpłynęło do rady, tylko do wójta. To nigdy nam nie zostało przedstawione. I tu państwo mają pismo i zdjęcia, więc bardzo proszę, żeby pan się odniósł. Tak, proszę Państwa, odnosiłem się również na wyborach sołeckich tutaj w Puchaczowie do tego zagadnienia i to nie jest tak, że to jest pozostawione samo sobie. Na dzień dzisiejszy jest opracowana dokumentacja, są wszystkie niezbędne dokumenty z wyjątkiem jednego, ponieważ przebudowa tego odcinka od tej właśnie przepompowni, która się zapada już od kilku lat, do samej oczyszczalni musimy wykonać nowe przejście przez kanał, właściwie pod kanałem i pod rowem A0. I w tym wypadku brakuje nam konkretnie uzgodnienia
do tej dokumentacji, którą już mamy wykonaną z Polskimi Wodami. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały wysłane. Myślę, że w niedługim czasie powinna być decyzja Polskich Wód uzgadniająca nam to działanie, ponieważ na etapie projektowania przejście było przez nich opiniowane, a zatem nie powinni się cofnąć do tyłu. No i w tym przypadku można by było przystępować do przebudowy tego całego odcinka, czyli odcinek byłby przejście od tej przepompowni i zamiast tej przepompowni byłaby już tłocznia, tak żeby rzeczywiście nie powodowała wyziewów na zewnątrz, czyli by tłoczyła te wszystkie ścieki płynące pod kanałem Wieprzkrzna, pod kanałem A0. Opaska szłaby po trasie ciepłociągu i tamtędy wchodziła do rurociągu kanalizacji sanitarnej biegnącej od Turowoli. W ten sposób te ścieki by płynęły. Natomiast ta część, która w tej chwili jest za kanałem, gdzie przechodzi przez sadzawkę u pana Pawłowskiego, i przez te bagna, które na tym terenie są, wyłączona byłaby zupełnie, dopiero by ten odcinek pracował, który zbiera ścieki od ulicy Tysiąclecia i dalej idą w kierunku przepompowni. Także koszt, jaki mamy na dzień dzisiejszy według tej dokumentacji, którą mamy złożoną, jest na poziomie 400 tysięcy złotych i w tym przypadku bylibyśmy w stanie wykonać to własnymi siłami. Jeśli uda się uzyskać pozwolenie na budowę, a to jest w tej chwili tylko czekanie na tą decyzję Polskich Wód, nawet tym rokiem bylibyśmy w stanie to zacząć. Panie wójcie, ale pan tu mówi o tych technicznych sprawach, to nie wiem, czy tak do końca państwa interesuje. Interesuje ich to, żeby można było doraźnie w tej chwili z tej drogi korzystać. Pismo było w 2017 roku, to nawet nie wiem, czy Wody Polskie wtedy były. Także co się zadziało przez te dwa lata i kiedy, tak jak pan mówi już o tym projekcie, kiedy może nastąpić realizacja tego? To znaczy właśnie odpowiadam, że to pismo nie leżało bezczynnie, tylko została wykonana dokumentacja o projekcie. Dobrze, panie wójcie, ja się z tym zgadzam, tylko pytam się o doraźne rozwiązanie, żeby ci państwo mieli teraz możliwości dojazdu. No w tej chwili jedynym doraźnym działaniem to jest usztywnienie tej przepompowni, która funkcjonuje, bo tam następuje podmywanie tej studzienki i zapada się asfalt na skutek tak zwanego żegawca. Dowiezienie kamienia, utrwalenie tego, żeby można później przełączyć się do tej przepompowni. Z chwilą, kiedy to zrobimy, istnieje możliwość, a właściwie przebudujemy tą ulicę na tyle, żeby w tym miejscu po pierwsze nie zbierała się woda, bo tutaj jest akurat taki spadek nienaturalny się wytworzył i z drugiej strony przedłużymy wtedy tą ulicę. Czyli kiedy ta doraźna pomoc będzie konkretnie? Konkretnie na dzień dzisiejszy, z chwilą, kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę, jesteśmy w stanie w tym roku rozpocząć przebudowę tej części sieci kanalizacyjnej. Po nowym usytuowaniu przepompowni, która będzie już nie w ulicy, a z boku na działce, wtedy będziemy mogli przystąpić do przebudowy tej ulicy. Ja o czym innym, pan o czym innym, ale dobrze, proszę, mieszkańcom oddaję głos. Proszę bardzo. Panie wójcie, ja proponuję przejście z takiego z urzędniczego patrzenia na wesołą, na chłopskie. Wystarczy Adama Grzesiuka wziąć, nie wójta, z koparką. Jest pan dyrektor, może by się nawet zgodził, a nie to ja mu zapłacę Adamowi Grzesiukowi, bo w projekcie ulicy Wesołej tam wcale ta studzienka nie jest aż tak ważna. Studzienka to jest sprawa Zakładu Gospodarki Komunalnej, natomiast sprawą gminy jest odprowadzenie wody. Czy z 1800 metrów, no to powiedzmy z 18 arów woda opadowa, odliczając od tego tą, która odparuje, przez 10 lat zarobiłaby może na 4 filtry do Jasieńca, czy tam nie wiem, czy do Zawadowa tam pan jest mówił. Takie są koszty. Woda opadowa od mostu na kanale Wieprzna, tam ta część ulicy Lubelskiej,
cała woda opadowa z ulicy Wesołej wpływa do kanalizacji. Od 10 lat. Czy przez 10 lat nie zarobiła na te filtry? Ja z tej strony patrzę, bo ja akurat tamtędy nie przyjeżdżam, także do mnie jest dojazd idealny. Ja przyszedłem tylko w tej sprawie, że 3 lata będą, w tym roku miną 3 lata, jak złożyliśmy pismo. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. I czujemy się tak trochę na końcu świata. Chcieliśmy przypomnieć, że Wesoła to nie tylko się nazywa, bo my tam czasem jesteśmy smutni. No, zasmuciła się. I tu chodzi o tą też sprawę, bo cała woda opadowa idzie do kanalizacji. A przed chwilą właśnie pan wójt się wypowiadał na temat kosztów, jakie ponosimy z jakichś tam powodów na kanalizację, że nie ma pieniędzy na filtry. No nie wiem, przez 10 lat trochę tych metrów sześciennych tysięcy by się zebrało z tych 18 arów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze coś chce powiedzieć? Proszę, pan Gnyb. Panie wójcie, ja mam pytanie. Kiedy zostanie wyłożony plan przestrzenny dla kolonii Ciechanki? To znaczy w tej chwili, jeśli chodzi o plan przestrzenny dla kolonii Ciechanki, w tej chwili trwa wyłożenie. Ogłoszenia zostały opublikowane. Dzisiaj chyba są, o ile mnie pamięć nie myli, konsultacje. O 10:00 w budynku urzędu. Panie wójcie, czy ma pan coś do powiedzenia jeszcze mieszkańcom? Właśnie próbuję zebrać myśli, żeby tutaj w tym przypadku zrobić, bo to, co pan Marek powiedział, to rzeczywiście ma rację w tym zakresie. Natomiast druga kwestia sprowadza się do tego, że droga, ulica ta jest w krawężniku i nie ma możliwości odprowadzenia dalej tej wody. Natomiast przy tym zapadlisku, które jest w obrębie tejże przepompowni studzienki, działki są wyżej. No i teraz właśnie nieszczęście polega na tym, że nie bardzo mamy jak tą wodę odprowadzić. Z trzeciej zaś strony jest kwestia taka, że no raczej mało prawdopodobne, żeby ktoś z mieszkańców czy właścicieli działek zgromadzonych przy tej ulicy wyraził zgodę, żeby te wody opadowe odprowadzić na jego działkę. No i tu jest taka kwestia trochę nie do końca rozwiązana. Z chwilą, kiedy właśnie ta przebudowa studzienki by nastąpiła, wtedy podniesienie rzędnej w tym miejscu tego asfaltu spowodowałaby, że moglibyśmy w sposób grawitacyjny odprowadzić na tą działkę, która jest między drogą a kanałem, ona jest własnością gminy, żeby tam można było tą wodę odprowadzić. Dziękuję. Proszę pan Kanoniuk. Czy panie państwo wójcie, coś jeszcze? Nie. Proszę pan Kanoniuk. Panie wójcie, kiedy odbędzie się przetarg na dokumentację budowy oświetlenia w Albertowie? I tutaj korzystając z obecności pana dyrektora rejonu dróg, co będzie z chodnikiem w Albertowie i z tą drogą? Tam jest naprawdę fatalnie. Kiedy jakiekolwiek zaczną się remonty tego chodnika, czy tam miał być przełożony, tak samo i tej drogi? Proszę. Panie dyrektorze. Dzień dobry. Tak na wstępie. Dziękuję bardzo za zaproszenie na sesję. Jeżeli chodzi o Albertów, droga powiatowa, remonty trwają na bieżąco, także my ją remontujemy w sposób, jeżeli to, co my możemy zrobić jako zarząd dróg. Jeżeli chodzi o przebudowę drogi, jesteśmy na etapie rozmów z kopalnią też, czy kopalnia będzie mogła partycypować w kosztach jakby przebudowy tej drogi. Na razie jakichś ustaleń konkretnych nie ma, jeżeli chodzi o przebudowę. Co do remontu, na dzień dzisiejszy też nie mam konkretnych informacji, nie udzielę, czy uda nam się zrobić chociaż częściowo, czy w całości. Zobaczymy, jak nam sytuacja finansowa pomoże. A z chodnikiem? Ja mówię o chodniku. Chodniku tak samo. On, jeżeli tego postaramy się go oczyścić, zobaczymy, jeżeli będziemy w stanie, wyłapiemy takie miejsca najgorsze albo częściowo go przebrukujemy,
w całości przypuszczam, że nie będziemy w stanie, żeby go wyremontować. Zobaczymy, co będzie jeszcze w ciągu roku, jak nam ta sytuacja finansowa pozwoli. Po dzisiaj po deszczach tamtędy przejechać i przejść, to dziękuję. Naprawdę to jest masakra. Ja doskonale zgadzam się z tym i rozumiem. Ale mówię, no trzeba przebudować całą drogę, podnieść niwele te. Próbujemy też, żeby kopalnia się w pewien sposób, bo tutaj cały ruch kopalni jest jakby przez tą drogę i głównie w tej mierze jest spowodowany stan techniczny tej drogi. Na bieżąco remontujemy, a zobaczymy, jakie będą rozmowy, jak tutaj także w ramach funduszu drogowego będziemy też, bo plan jest, że może uda się w ramach funduszu drogowego pozyskać środki na tę drogę w najbliższych latach. Także przypuszczam, że w najbliższym czasie staramy się. Panie dyrektorze, w najbliższych latach. To dla mnie brzmi troszeczkę to jakoś groteskowo. Dlaczego? No, dlatego, że bo to ma jest... swoje lata. To głupio, no, rozumiem. To już dziękuję za wyjaśnienie. Proszę, pani skoczyła. Nie, jeszcze pan wójt mi nie odpowiedział na pytanie. Panie wójcie. Znaczy na dzień dzisiejszy jeszcze nie został ogłoszony przetarg na dokumentację oświetlenia w Albartowie. Ponieważ na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo mocno, służby są zaangażowane, jeśli chodzi o organizację przetargu na fotowoltaikę, bo tutaj czas nagli. Mamy na dzień dzisiejszy rozstrzygnięte przetargi, praktycznie rozstrzygnięte przetargi na chodnik, na Wesołówkę, na Zatokę w Brzezinach, więc też musimy to wszystko dopilnować. No i jest następna kwestia, że wchodzi, tak jak pani przewodnicząca Komisji Strategii sygnalizowała, wchodzą kolejne przetargi, które już nas obligują czasowo, czyli dwór Lachertów, no i za chwilę ścieżka. Te elementy są na dzień dzisiejszy priorytetowe, a jeszcze żłobek, który też lada moment będzie przetarg rozstrzygnięty i też go trzeba wdrożyć do realizacji. Także na dzień dzisiejszy wstrzymałem wszystkie inne prace, kierując się potrzebą jak najsprawniejszego podejścia do tych działań. I decyzji jeszcze jak na dzień dzisiejszy z województwa na budowę zatoczki jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. To z panem Stadnikiem, co się umawialiśmy na jutro, że chyba tam pojedziemy, co w tym temacie się dzieje. I jeszcze jedno pytanie, panie wójcie. Czy gmina Puchaczów ubiega się o dofinansowanie remontów, jak i budowy dróg gminnych, na które to inwestycje jest przeznaczone, dofinansowanie z budżetu państwa? Jeśli nie, to proszę powiedzieć dlaczego. Jest przygotowywany wniosek na budowę tejże drogi Ciechanki Kolonia Turowola. Dokumentacja jest w tej chwili dopinana do końca, tak żebyśmy mogli złożyć wniosek o dofinansowanie tej drogi. Dziękuję bardzo. Ale na kiedy będzie nabór? Ponieważ teraz było rozstrzygnięcie jednego do tego samorządowego forum. Jeden nabór, myśmy na ten pierwszy nabór nie zdążyli, drugi będzie w miesiącu wrześniu kontynuowany dalej. Proszę, pani skoczyła sobie na głos. Panie wójcie, czy jest już decyzja Wód Polskich odnośnie odwodnienia w mojej miejscowości? Bo codziennie przybywa wody, a w piwnicach u moich mieszkańców też. I drugie pytanie, panie wójcie. Czy coś wiadomo o zmianie w odrolnieniu gruntów w Ostrówku, gdzie był złożony zbiorowy wniosek jeszcze w styczniu? Dziękuję. Wody Polskie jeszcze na dzień dzisiejszy nie wydały decyzji, bo tu konkretnie chodzi o wydanie decyzji, żebyśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę i wtedy to dopiero będzie można cokolwiek rozpoczynać. Myślę, że kwestia przyszłego tygodnia, kiedy to powinno nastąpić, bo już stosunkowo dawno te dokumenty zostały wysłane, opłacone, także dla polskich wód nie powinno to być żadną nowością. A ponieważ to idzie trochę taka skomplikowana droga, bo opłaty są wnoszone na konto główne do Lublina, decyzje są podejmowane w Zamościu. Z kolei jak nie ma potwierdzenia wpłaty z Lublina, Zamość nie rusza z tematem. I stąd taka to jest ta kwestia długości rozpatrywania spraw.
Natomiast jeśli chodzi o kwestie odrolnienia, te wnioski, które zostały złożone, one będą dotyczyły studium uwarunkowań, ponieważ plan dla Ostrówka został praktycznie wyczerpany przy aktualnym studium uwarunkowań i z chwilą, kiedy będziemy procedowali nad studium uwarunkowań, wtedy te grunty, one powinny być już wprowadzone do studium uwarunkowań. Wtedy będzie można wprowadzać je do planu. Dziękuję. Proszę, pan Serama. Panie wójcie, ja nie dosłyszałem, do kiedy będzie złożony pozew? Do 30 maja. Dziękuję. I mam jeszcze temat odnośnie wywozu dróg kruszywem. Ten temat poruszaliśmy już w ubiegłym roku, dwa lata temu. Ten materiał jest na bardzo, bardzo słabej jakości. Ja mogę powiedzieć na przykładzie swojej miejscowości. To są drogi, gdzie ludzie codziennie i dzieci, znaczy dorośli i dzieci, a to do autobusu szkolnego, czy na przystanek, czy dojeżdżają swoimi samochodami. To jest wywożona glina po prostu. Ten materiał jest słabej jakości. Na dodatek myśmy przekazali środki z Funduszu Sołeckiego, żeby tego było więcej. To co się okazało? Mamy mniej jak w tamtym roku. Dlaczego to się tak stało? Dziękuję. Proszę panie wójcie o zabranie głosu. Może tutaj pani Śliwińska, bo ja akurat nie do końca jestem. Zapytanie poszło na 1000 ton kruszywa. Frakcja kruszywa to było od 0 do 31,5. I tutaj, jeżeli chodzi o tą kwestię na drogi polne, jeżeli jest taka możliwość, to ja bym proponowała zrobić coś takiego. Frakcja 0 do 31,5, ta co była teraz, niech idzie na drogi polne, czyli dojazdowe do pól. Jeżeli są drogi dojazdowe dla mieszkańców, zabezpieczyć więcej pieniędzy i po prostu zrobić większą frakcję lepszego tłucznia. No właśnie o tej drodze, o której ja już apelowałem wcześniej, chodziło o dwa samochody. Ci ludzie sobie tą drogę gminą naprawiali przez kilka lat. I mówiłem, że jeżeli nasypiemy, zresztą nawet wykonawca, który teraz robi naprawę dróg, powiedział wczoraj, proszę pana, to się nie nadaje. Ci ludzie po prostu się utopią w tym, przy takich deszczach. I chciałem, żeby ten tłuczeń był troszeczkę lepszy. To tutaj mi nie pozwolono, żeby tam dwa samochody przywieźć, no, dla przykładu od któregoś przedsiębiorcy u nas na miejscu. Tylko wysypać tym, co jest. No uważam, że to tak, jest dość. Tak, bo poszło takie zaproszenie. Przecież co roku o tym mówimy i co roku to samo jest. Proszę państwa, tak, normami określane są kwestie dowozu tłucznia. Co roku ten tłuczeń jest w ten sposób realizowany, bo generalnie dotyczy kwestii dojazdowej do pól. Ja przyznam, że w tym roku, bo rzeczywiście też ten tłuczeń mi się nie do końca podobał i nawet podejmowałem interwencję u pani Pokrzywy w celu wymuszenia na wykonawcy sprowadzenia innego materiału. Jednak okazało się, że nie do końca tak jest. Po pierwsze, norma jest i możemy i tą normą musimy się posługiwać, a po drugie, tak jak otrzymałem wiadomości, okazało się, że część mieszkańców powiedziała, część sołtysów powiedziała, że nie trzeba tego czynić, bo to jest akurat idealne na drogę dojazdową do pól. No i teraz znalazłem się w takim trochę trudnej sytuacji, no bo część idzie tu, część idzie tu. Wczoraj, jak zaczęło padać, miałem interwencję z Turowoli, bo rzeczywiście tamten tłuczeń w tym przypadku nie nadaje się. No i tutaj, jak pani Pokrzywa mówi, no w tym przypadku trzeba będzie rzeczywiście dokupić już o innej granulacji kruszywa, no i wtedy go rozwieźć. Natomiast w kategorii dowożenia dróg dojazdowych do pól, ono się bardzo dobrze sprawdza, bo akurat tam się ładnie zastabilizuje. A czy ktoś sprawdzał w ogóle frakcję? Tak, była ta frakcja sprawdzana. No to panie wójcie, jeżeli, ja mówię na swoim przykładzie, te dwa samochody chciałem troszeczkę tego lepszego, bo myśmy pieniążki przesunęli z Funduszu Sołeckiego. No czemu tego nie można było zrobić? No proszę mi odpowiedzieć. Ja nie chciałem kilka samochodów. Te dwa samochody, któreśmy z Funduszu Sołeckiego przesunęli, chciałem troszkę lepszej frakcji, bo to, co jest teraz, to jest po prostu glina. Zgadza się. I zaproszenie poszło na te 1000 ton, w które było wliczone zamówienie z Funduszu Sołeckiego.
Tak szło zawsze i tak zostało opuszczone bodajże w marcu, nie pamiętam kiedy, bo opuszczała to pani, która wcześniej się zajmowała drogami. Puściła tak zaproszenie, ja nie miałam wpływu na zaproszenie. To, co zostało przywiezione, tak zostało rozstrzygnięte, tym rozdysponowuję. Rozumiem, że będzie zamówiony lepszy materiał, tak? Panie wójcie, kiedy? Na dzień dzisiejszy nie odpowiem jeszcze kiedy. Musimy dokonać przede wszystkim analizy finansowej i dopiero wtedy po tym wszystkim ogłosić drugie zamówienie. Bo co mnie boli? Boli mnie to, że po prostu pula pieniędzy jest przeznaczona, powiedzmy, ja mówię dla przykładu, 100 tysięcy złotych każdego roku na tłuczeń, tak? My sołectwa dołożyliśmy jeszcze od siebie, tak? I właściwie dostaliśmy tyle samo kamienia, co w latach ubiegłych. No to gdzie jest ten kamień, który myśmy zadysponowali swoje środki? Proszę. To znaczy, na moje polecenie była kwestia taka, że żeby uzyskać lepsze ceny dostawy, czyli większą ilość tłucznia dojechało na teren gminy, żeby złączyć kwoty, które są z funduszy sołeckich, z tymi, które mamy z gminy na naprawę dróg gminnych. No i tym to sposobem ruszyliśmy właśnie z ogłoszeniem przetargu. Przetarg, wiadomo, że nie jest jednakowy, tak jak było to w ubiegłym roku, jeśli chodzi o cenę tony kruszywa, chociaż w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są różnice w stosunku do roku ubiegłego cenowe za dostawę i rozłożenie tony kruszywa. Ale w tym wszystkim taką metodą było to realizowane, ponieważ i w ubiegłym roku, i w tym roku zaczynają być po fakcie pretensje dotyczące jakości tego kruszywa, czyli zbyt dużo tej części frakcji zerowej w stosunku do grubszego kruszywa. No, trzeba będzie zrobić tutaj procedurę, podsumowanie finansowe i dopiero później ruszyć z zamówieniami tego kruszywa. Propozycja, ja mówię o przypadku mojej miejscowości, po prostu zamówcie to, co myśmy zadysponowali z Funduszu Sołeckiego i tylko to, naprawdę, i załatwimy temat. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan Zabotny. Ja mam, pani przewodnicząca, teraz dwa pytania. Jedno to chciałbym wrócić, czy pozwoli pani przewodnicząca na opinię mecenas odnośnie porządku? No bardzo, ale to jak gdyby już jest po fakcie. To już jest po... Ale możemy prosić opinię, czy porządek został prawidłowo przegłosowany, czy nie, czy zostawiamy już ten temat? Tak, znaczy do pani przewodniczącej, czy wyrazi zgodę na opinię? Proszę, pani mecenas. Po prostu ten temat był podnoszony kilkakrotnie odnośnie mojej osoby. Chciałem nawet dla swojej osoby jakieś zasady znać jedne, żebyśmy przestrzegali ich wszyscy razem. Porządek obrad na sesję ustala przewodniczący. I porządek obrad powinien być doręczony radnym. Nasz statut, oczywiście zarówno ustawa o samorządzie gminnym, jak i statut gminy Puchaczów, dopuszcza możliwości zmiany w porządku obrad. Po pierwsze, nie powinno się czytać, jaki jest porządek obrad, bo na statut nie przewiduje, że przewodnicząca zapoznaje z porządkiem obrad. Nie. Porządek obrad każdy z radnych ma i jest wywieszony, powinien być na tablicy głoszeń i wie. Teraz jeśli chodzi o zmianę porządku obrad. Po pierwsze, zmiana porządku obrad następuje bezwzględną większością głosów. Co stanowi statut? Bo do tego się powinniśmy stosować. Nasz statut w paragrafie 22 mówi tak. Po stwierdzeniu kworum przewodniczący obrad stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny lub radny wójt. Zmiany w porządku obrad wprowadza się zgodnie z przepisami ustawy, czyli bezwzględną większością głosów. I to nie jest przyjęcie porządku obrad, tylko wprowadzenie zmiany do porządku obrad.
bo porządek obrad, zgodnie z wcześniej wskazanymi przeze mnie informacjami, przedstawia porządek taki przewodnicząca, jeżeli przewodnicząca zwołuje sesję lub w przypadku zwołany na wniosek, to na wniosek grupy radnych bądź wójta, taki porządek obrad przedstawiany jest przez pana wójta i czy grupy radnych. W tym momencie powinno być głosowane tylko i wyłącznie zmiana w porządku obrad. Pani przewodnicząca jako radna też takie uprawnienie do zgłoszenia zmiany w porządku obrad posiada. Tak jak mówię, głosowaniem powinno być więc zmiana w porządku obrad i wprowadzenie do porządku obrad jednego punktu, drugiego punktu, trzeciego punktu. Dziękuję. Chciałem po prostu dopytać, bo samorząd trwa tyle czasu. Czy to było niewłaściwe, pani mecenas, to co zrobiłam? Ale będę tak robiła. Mam przyjemność czytania porządku obrad i będę tak robiła. Ja jestem przewodniczącą, wybrana większością głosów i ja decyduję, jak będą wyglądały obrady rady. Proszę o merytoryczne pytania. Dobrze, mogę jeszcze jedno pytanie? Proszę. Zapomniałem się na dwa. Ja przepraszam, że tak dzisiaj organizacyjnie, ale wynikają... Ja się cofnę do projektów, do tych protokołów z poprzednich sesji, przedstawię jak, jeżeli już tak dyskutujemy, jak pan mnie traktował. Ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Bardzo proszę, tak, bardzo proszę, ale ja nie do pani. Pani to odbiera bardzo osobiście, a ja po prostu pytam pytam o sprawy, które dobrze, ja byłem bardzo pytany wielokrotnie. Ja wiem, że pan jest młodym radnym, nie zna pan jeszcze dokładnych przepisów, ma pan prawo, jak najbardziej. Proszę bardzo, rozumiem. Następne pytanie. Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie ostatniej sesji nadzwyczajnej. Jak wszyscy wiemy, sesja nadzwyczajna ma szczególną definicję i szczególne zasady. I tutaj mam pytanie do wnioskodawców tej sesji. Po prostu... Zwołana była tylko i wyłącznie po to, żeby wymienić radnych w komisjach. Radni zostali odwołani, powołani nowi i nie wiem, myślę, że znamy definicję sesji nadzwyczajnej, także do wnioskodawców mam pytanie, może będzie prosta, może ja nie znam tego, ale jaka to sprawa niecierpiąca zwłoki i jakie konsekwencje gmina poniosłaby, gdyby sprawy załatwione na tamtej sesji, załatwione, nawet to słowo jest dobre, były przedstawione dzisiaj, gdyby to dzisiaj przy po prostu... Koniec dyskusji w tym temacie. Wniosek padł, sesja została zwołana. Nie ciągniemy tego tematu. Proszę o pytania merytoryczne. Rozumiem, że nie mogę... Nie będzie pan miał udzielonej odpowiedzi. Proszę o merytoryczne pytania. Proszę. Dziękuję. Pani Bachenek. Ja wrócę do innych tematów dróg. Panie wójcie, ja mam taki problem. Był u mnie pan Gregorowicz Paweł, mieszkaniec ulicy Bogdanowicza, niedaleki mój sąsiad. Droga z ulicy Górniczej prowadząca do ulicy Bogdanowicza, czyli tak zwany poprzeczniak, ona jest częściowo asfaltowa, przy zabudowaniach kończy się państwa Kłębokowskich i Gregorowiczów. Później biegnie normalna droga polna, czyli do pól. I wychodzi ta droga na ulicę Górniczą, czyli niedaleko już torów kopalni. I tam, żeby rolnicy sobie mogli dojechać do pól, na drodze są krzaki i samosiejka z drzew. I ludzie, żeby mijać te krzaki, samosiejkę, i jeżdżą po polu osoby, która tam ma pole czy dzierżawi. I Paweł Gregorowicz bardzo prosił, bo on jeździ ciężkim sprzętem, niszczy komuś pole. Nie możemy tam wysypać żadnego kamienia, bo ktoś by nam zrobił... No nie bardzo to by wyglądało. I chciałabym, żeby Zakład Gospodarki Komunalnej, chyba że pan widzi inne rozwiązanie, usunął te krzaki i zrobił tą drogę w tym miejscu, gdzie to są krzaki, bo tam droga przebiegała. I poza tym tam jeszcze jest dzikie wysypisko śmieci. Trzeba by było usunąć to, zlecić go Zakładu Gospodarki Komunalnej. Gdyby trzeba było pojechać, sołtys był ze mną, pani Agnieszka Choduń, pan Gregorowicz i ja mogę przejechać z gospodarką komunalną, pokazać dokładnie, gdzie to wygląda. Już pani Magdzie Śliwińskiej, przepraszam, po krzywie, mówiłam, jak to wygląda. Tam trzeba naprawić tą drogę. To jest jeden temat. Drugi temat odnośnie tego lepszego kruszywa, które przyjdzie po następnym półroczu. Było poruszane w projektach budżetu, że poprawimy stan drogi dla tego osiedla, które jest za ośrodkiem zdrowia. Wiadomo, że tam nie będzie budowana droga, bo ludzie się budują,
ale chciałabym, żeby trochę wywrotek przewidzieć na następny okres, kiedy te kruszywo będzie kupione, czy tam ten kamień. No i ośrodek zdrowia, pracownicy ośrodka zdrowia zwrócili się do mnie z taką informacją, żeby postawić tablicę informacyjną o zakazie parkowania dla mieszkańców, żeby mogli tam mieszkańcy, którzy mieszkają tam przy ośrodku zdrowia w bloku, żeby tam nie parkowali ludzie, którzy przyjeżdżają do pani doktor Kondrackiej, bo to szczególnie się dzieje, jak dużo jest tych samochodów na tygodniu. Żeby jakąś tabliczkę, tutaj chyba pani Magda, nie wiem kto to tam może zrobić, taki napisać, że tam nie mogą parkować, bo oni mają problem dojechać do własnych garażów i żeby postawić swój tam samochód. Chodzi o część mieszkalną, tam dalej. Czyli i tam ludzie parkują. Tak. Następna sprawa. W tamtym roku konserwowaliśmy ławki w Puchaczowie na placu zabaw tutaj w centrum, ale nie zostały zakonserwowane ławki chociażby na placu zabaw na Bogdanowicza, czy też w całej gminie. Czy znalazłyby się środki, bo te ławki w całej gminie w Opłakanym są w stanie, żeby jakoś je obczyścić, zakonserwować, żeby to się nie niszczyło, żeby to przewidzieć. Jeszcze chciałam się zapytać, bo mamy w planie przewidziane poprawę bezpieczeństwa w Puchaczowie, oznakowanie przejścia na ulicy Lubelskiej, które jest w centrum Puchaczowa. Ono się już wytarło. No i te przejście jakoś mieliśmy tam ulepszyć, jakieś miało być 3D. No właśnie, czy tam inne. Dajmy szansę czy panu dyrektorowi, niech się wypowie w tym temacie może. Także bardzo proszę też na ten temat. No i śmietniki logo, miały być śmietniki logo, zbliża się Boże Ciało, trawy niewykoszone, brudno i nie ma śmietników z logo. Na razie dziękuję. Proszę, kto pierwszy zabiera głos celem odpowiedzi? To znaczy, proszę Państwa, jeśli chodzi o tą drogę dojazdową do Pól, no przyznam, że no jest to takie trochę niedbalstwo ze strony użytkowników tej drogi. Bo jeśli się pojawi jakaś samosiejka krzaków, to każdy omija go natychmiast, żeby broń Boże tej roślinki nie zniszczyć. Natomiast później powiększa i powstaje problem. Niech gmina to później usunie. Myśmy na wiosnę tego roku usuwali sporo zakrzaczeń przy drogach i to było realizowane, no ponieważ ta droga nie była zgłaszana, siłą rzeczy nie mogła być zrobiona. Spróbujemy to przemyśleć, trzeba będzie zobaczyć, jak to wygląda, no i spróbować, może akurat się uda, to usunąć. Natomiast zastanawia mnie to dzikie wysypisko. Ja wiem, że jest, tylko teraz na czyjej działce ono się znajduje, bo niestety w myśl czyli ktoś, krzaki nie na darmo urosły, bo ktoś sobie tam zrobił śmietnisko, jakby z tego wynikało. No trzeba będzie najpierw tym się zająć i żeby to usunąć, bo to jest też całe ważne. Natomiast z parkingu, no to są to już to kwestie takie czysto porządkowe, konserwacja ławek. Proszę Państwa, staramy się, żeby tego typu prace, jak konserwacje ławek, porządkowe wokół placów zabaw i tak dalej, czynione były przede wszystkim z funduszy sołeckich. I w większości przypadków tak jest czynione. Mam tutaj osobistą prośbę, żeby rzeczywiście i dalej tak czynić, bo tak, dla nas jest wielkim problemem, żeby po pierwsze od razu błyskawicznie zareagować w takiej sytuacji jak chociażby dzisiejsza, bo budżet mamy tak, a nie inaczej sformułowany i nie zawsze takie działania są przewidziane. Natomiast łatwiej jest na etapie tworzenia funduszu sołeckiego i dysponowania tychże środków ocenić, czy w danej miejscowości, czy na danym placu zabaw trzeba będzie to, czy tamto zrobić. Stąd mam taki apel i prośbę, żeby w tym kierunku to szło.
Natomiast jeśli chodzi o logo śmietników, no na dzień dzisiejszy jeszcze tam nie zostało to logo wydrukowane, dlatego jeszcze nie robiliśmy tego. Natomiast przyznam, że bardzo bolesne jest stwierdzenie i całkiem nieuzasadnione moim zdaniem i nieuczciwe stwierdzenie, że jest brud i wszystko zarośnięte. Nie wiem, gdzie Państwo to wszystko dostrzegacie albo na jakiej zasadzie to czynicie, bo w każdym bądź razie czynione są prace cały czas na okrągło. To, co zgodnie z terminami, co jest przewidziane, jest realizowane. Ja w tym momencie protestuję co do takich ocen. Resztę, jeśli chodzi o przejście, proszę pan dyrektor. Wójt protest złożył, no to należałoby się w poniedziałek rano czy w niedzielę przejść po parku i zobaczyć, jak to wszystko wygląda po weekendzie, no ale to już na marginesie. Proszę pana dyrektora Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, tutaj koło Urzędu Gminy jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji. Prawdopodobnie będzie to pod koniec maja, gdzieś początek czerwca i wszelkie prace, jakie będą realizowane, to w okresie wakacyjnym, dlatego że prawdopodobnie będzie tutaj ruch zamknięty przy gminie. Chcemy zrobić objazdy. Pomysł? Prawdopodobnie będzie to wyniesione przejście dla pieszych z elementami bezpieczeństwa ruchu. Głównym celem jest to, żeby przy tym przejściu każdy kierowca wyhamował po prostu. Żeby tutaj ta prędkość była 30-20 na godzinę w momencie przejścia, a nie większa przez przejeżdżając. Czyli jakichś ciekawszych rozwiązań, bardziej innowacyjnych nie ma? To znaczy, to, którą pani mi przedstawiła, tak jak pani już poinformowałem, nie ma uwarunkowania w rozporządzeniu. Jak wiem, w Polsce żaden, w Lubelskim wszystkie wnioski złożone prawdopodobnie zostały odrzucone, ponieważ nie ma uwarunkowania do przejścia 3D. Ale wiem, że takie przejście jest w województwie lubelskim. Nie na drogach publicznych. Drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych, tak, zgadza się. W przypadku drogi publicznej, numer drogi, tak jak to droga, prawdopodobnie żaden wniosek nie przeszedł. Nie ma takiej. Ja nie znalazłem. Ale dopytał się pan o to? Tak, tak. W tamtym tygodniu na kongresie były rozmowy. Dzwoniłem po różnych ten. I jeszcze starostwo też jeszcze nie udzieliło mi informacji, czy zatwierdziłoby, ale jeżeli nie ma uwarunkowania w rozporządzeniu dotyczącym znaków i sygnałów drogowych, przypuszczam, że też nie zostanie to zatwierdzone. No dobrze, dziękuję. Proszę pan Sołtys Woliński. Proszę do mikrofonu, bo to później zupełnie nie słychać. Nie ma tam? Co do przejścia, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że przy zespole szkół w Puchaczowie nie ma przejścia tak zwanej zebry dla dzieci, gdzie szkoła edukuje dzieci i nie ma, jest uwaga na dzieci. Także panie wójcie, proponuję tam... Naprawić błąd. Proszę, proszę, nie wiem, które, proszę Sołtys po kolei Kot, a później Zabłotny. Proszę państwa, w sprawie dróg jeszcze i utwardzenia. Ja rozumiem, że jest jakiś termin realizacji tego zadania przez przedsiębiorcę, który wygrał przetarg. Natomiast czy dałoby się ten termin wydłużyć? Ja wczoraj rozmawiałem z tym panem i przyznam szczerze, że po tych ulewach, które nastąpiły w ostatnim czasie, wożenie kruszywa 40-tonowym samochodem na drogi nieutwardzone gminne zrobi więcej spustoszenia po przejeździe takim samochodem niż samej naprawy. To jest pierwsze moje takie pytanie i jeżeli się da, to prośba. Natomiast co chodzi o, bo podnosiliście tutaj państwo tą jakość może samego kruszywa, ja powiem w ten sposób, że ta frakcja 0,31, ona jest bardzo dobra do utwardzania dróg. Kwestia jest tylko tego typu, że jest norma jakości, jest certyfikat i jest, proszę państwa, konkurs ofert, czyli wygrywa najtańsza oferta. Jego można kupić w różnych jakościach, z różnych kopalń, to tak tylko do przemyślenia. Jeżeli chcemy to tanio, no to powiem tak, to jest moja taka sugestia, nie zawsze znaczy, że to, co nam by się przydało. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę pan Zabłotny. Ja chciałem spytać pana dyrektora o koszenie połocze na drogach powiatowych, o remont naszego tego przepustu przy remizie OSP.
No i dalsza część naprawy tej nawierzchni między Ostrówkiem a Zawadowym. Jak to się, i, no i chodnik w tym, cośmy rozmawiali, że czy będzie to wszystko razem jakoś realizowane. Czy jest jakaś możliwość w tym roku, czy... Jeżeli chodzi o przebudowę drogi 1809, na dzień dzisiejszy w budżecie nie ma tego zadania inwestycyjnego. Jeżeli chodzi o zmiany do budżetu, na razie jeszcze takich rozmów ze starostą nie było, będą prawdopodobnie w najbliższym czasie. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, na razie mamy remonty, dwie ekipy są na remontach dróg. Koszenie, z tego co wiem, rozpoczęło się od poniedziałku. Od poniedziałku chyba, jak dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o przebudowę tego przepustu, to też to już było poinformowane. Będzie to w tym roku przebudowane. Prawdopodobnie po tym, jak zakończymy remonty, wstępne remonty na drogach powiatowych. Remont chodnika, jak również przypuszczam, że to będzie w ramach przebudowy drogi, bo to będzie najbardziej prawdopodobne, czyli zobaczymy, jeżeli takie zadanie inwestycyjne się pojawi w budżecie, to będzie realizowane w ramach przebudowy drogi. Ja mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie, kiedy będzie naprawa dróg asfaltem? Bo generalna już od miesiąca swoje drogi naprawia, a pan mówił też, że jak będzie pozwalała pogoda. No u nas na razie nic się nie dzieje. I jeszcze mam pytanie, czy jest wyłoniony już wykonawca? Na dzień dzisiejszy mamy zinwentaryzowane potrzeby, jeśli chodzi o naprawę dróg asfaltem. Dopiero teraz będziemy ogłaszali postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. I to będzie na takiej zasadzie jak w roku ubiegłym, że będzie tam po prostu polane trochę i posypane? Wszystko zależy od tego, ile mamy środków i jaka jest powierzchnia do... Ile tej masy będzie potrzeba i wtedy zapadnie decyzja właśnie, czy to będzie asfaltem z kotła, czy tak jak w ubiegłym roku emulsja plus kruszywo. A czy robił pan już rozeznanie odnośnie zakupu sprzętu, o którym mówiliśmy, do budowy i naprawy dróg? Na razie jeszcze nie. A kiedy możemy się spodziewać jakiejś odpowiedzi? Nie potrafię określić dzisiaj tego terminu. Dziękuję. Zabotny. Później pan Szurek, a później pan Kanoniuk. Ja mam do pana dyrektora zarządu dróg. Może nie pytanie, tylko chciałbym powielić tą wypowiedź sołtysa, bo tam rozmawialiśmy już kiedyś dawno o tym przepuście i nie wiem, czy zwlekać z jego naprawą, bo od długiego czasu degradacja, że tak powiem, tego przepustu następuje z każdym, nie wiem, tygodniem, miesiącem i może zainteresować się byłoby zasadne wcześniej troszkę, nawet przed innym remontem, żeby kiedyś po prostu nie stał się wielki remont potrzebny tego miejsca. Chodzi o ten przepust tutaj... Przy samej remizie, tak. Przy samej remizie, tak. Remont tego przepustu będzie w tym roku. Bo my go będziemy, tylko mówię, prawdopodobnie będziemy wykonywać go siłami własnymi, więc jeżeli remonty cząstkowe, chciałbym, żeby to tak do połowy czerwca się zakończyły i chcemy wejść na drobne naprawy, łącznie z tym przepustem, bo na prawą stronę niestety nie będziemy czekać, czy do przyszłego roku. W tym roku musi być to zrobione. Dlatego właśnie sugeruję tak, żeby jak najwcześniej, bo to może być teraz sposób gospodarczy, żeby po prostu nie powstał większy problem z czasem. Dlatego taki mój apel. Cały czas jeszcze analizujemy sprawę, czy zabezpieczymy tylko tą prawą stronę, zrobimy ciek, żeby tą wodę odprowadzić, bo tam jest problem właśnie z tą wodą. Jednak jeszcze zastanawiamy się, co z przepustem. Czy po prostu nie będziemy ingerować w cały przepust z wymianą przepustu. Tutaj jeszcze musimy się nad tym zastanowić. Prawa strona, znaczy jadąc do strony Woli Korbutowej, prawa strona, odwodnienie, bo musimy wykonać to odwodnienie przy tym krawężniku, żeby woda nie rozmywała ten i tam nie podmywała przepustu. To będzie w tym roku zrobione. Jadąc od strony Woli Korbutowej... Nie, jadąc... Od Łęcznej. Od Łęcznej, tak? Prawa strona, bo lewa strona, z tego co wiem, tam była kiedyś, to jeszcze chyba nie... No jest lepsza, można powiedzieć, tak. Wytrzyma, że tak powiem, a prawa strona nie. Okej, dobrze, dziękuję. Pan Szurek, proszę. Panie wójcie, w miejscowości Wesołówka trwa wydobycie torfu. Proszę mi powiedzieć... Z tego, co mi wiadomo, jest to torp bardzo wysokiej jakości. Proszę mi powiedzieć,
jaka to firma wydobywa go, na jakiej zasadzie została wyłoniona ta firma i jaką opłatę wnosi z tego tytułu do naszej gminy. Proszę, panie wójcie. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać danych liczbowych, ponieważ umowa poprzetargowa, bo wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, była bodajże 5 czy 6 lat wstecz. Natomiast na dzień dzisiejszy firma posiada koncesję na 5 hektarów wydobycia torfu w obrębie rzeki Świnki. Jest to związane z formowaniem czaszy zalewu na rzece Śwince między Wesołówką a Albertowem. Natomiast dane liczbowe co do opłat, co do kwot, jakie z tego tytułu będą wpływały do gminy, udzielę na następnej sesji. Dobrze, trzymam za słowo. Panie wójcie, drugie pytanie. Została w ogóle, no nie wiem jak to nazwać, no wybudowana, wyremontowana, no nawieziony kamień na drogę, czyli na asfalt u kolegi radnego do miejscowości Słówczyn. Czy, proszę mi powiedzieć, jaka firma to wykonywała? Byłoby dane tamtędy w ogóle przejechać tą drogą. Czy na tą naprawę była wykonana jakaś dokumentacja? To jest, no może na razie tyle. Jaka firma i dokumentacja i jaka kwota została wydatkowana na to, żeby przykryć asfalt tłuczniem? Ja proponuję, nie róbmy tutaj quizu pod tytułem odpowiedzi na pytania, tylko niech pan zada pytanie konkretnie i dopiero będziemy na nie odpowiadali. Panie wójcie, czy pytanie było bardzo konkretne? Kto był wykonawcą drogi w Słówczynie, do miejscowości Słówczyn? No chyba jasno się wyrażam. To nie było wykonawstwo, to było zabezpieczenie przejazdu dla mieszkańców kolonii Ciechanki Słówczyn do drogi powiatowej. I również zabezpieczenie przejazdu autobusu szkolnego, ponieważ tamtędy kursy się odbywają, ponieważ tam aktualnie jest opracowywana dokumentacja. Dokumentacja jest już zrobiona, natomiast trwa procedura uzyskania pozwolenia, ale wcześniej jeszcze podziału działek i wywłaszczenia właścicieli tychże działek celem poszerzenia pasa drogowego. Zostało to ustalone, wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, w drodze zapytania o cenę i wykonała to firma Transkop. Zasadą było przykrycie asfaltu tłuczniem co najmniej 15 cm o grubości, już w tej chwili parametrów tu nie umiem z pamięci odtworzyć, i przykrycie tego warstwą do zagęszczenia tymże tłuczniem drobniejszej frakcji. I to zostało wykonane, zostało to odebrane i na dzień dzisiejszy funkcjonuje. Kwot nie przedstawię, bo akurat ich nie pamiętam. Dobrze, czy na następną sesję proszę przygotować mi to, jaka kwota została wydatkowana. Panie wójcie, ja uważam jako laik drogownictwa, że tam pieniążki zostały wyrzucone naprawdę w błoto. Tak kto robi tak wąską drogę? Inwestuje. Tam w ogóle dwa samochody osobowe w jednym momencie nie są w stanie się wyminąć. Także bardzo proszę, panie wójcie, na następną sesję przygotować mi w ogóle. Proszę pana, ile ja moment, proponuję powstrzymanie się od tych komentarzy, ponieważ ta droga funkcjonuje co najmniej od 30 lat w takim stanie. Panie wójcie, ja prowadzę sesję i ja udzielam głosu. Dobrze, dziękuję bardzo panom. Tak. Czy pan Szurek ma jeszcze jakieś pytanie? Panie wójcie, powiadam jeszcze raz, po co było w ogóle, że powiem, ponosić koszty na drogę, gdzie, tak jak pan stwierdził, nie ma jeszcze dokumentacji, nie ma działek wywłaszczonych, czyli lepiej było zrobić dokumentację, poczekać moment, poszerzyć tą drogę, tak jak się robi w ogóle drogi standardowe. Ta droga ma około 4 metrów szerokości w jednym momencie. Dziękuję. Dziękuję. Poczekajmy, pan wójt odpowie na następną sesję i wtedy będziemy dyskutować. Proszę, pan kanoniuk.
Panie wójcie, czy jest pan już po ustaleniach z panem wójtem Styczowa, co chodzi o drogę wspólną? Kiedy będzie zaczęty remont tej drogi i czym, jak? No i chciałbym też wiedzieć koszt, być może tak w przybliżeniu. Jeszcze szczegółowe koszty nie zostały ustalone, termin również nieustalony. Na dzień dzisiejszy gmina Cyców dokonała tam doziarnienia, czyli został nawieziony na urobek tłuczeń i dopiero po zastabilizowaniu tego gmina Cyców będzie podchodziła do dalszej realizacji. Umówiliśmy się, że będziemy działali powykonawczo. Proszę, pan Nowakowski. Panie wójcie, od 8 lat zarzucam panu, że pan nic nie robi w sprawie obwodnicy. A co dzisiaj pan mi powie? Że w planie przestrzennego gminy Puchaczów uchwalonego 2002 roku 31 grudnia obwodnica Puchaczów miejscowości Stara Kolonia Turowola, Stara Wieś Brzeziny jest wprowadzona i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Czy łączy tak, się z gminą Łęczna? Proszę, proszę pana. Panie wójcie, tak arogancka odpowiedź, nie spodziewałem się pana. Myśmy wprowadzili tę obwodnicę w 1992 roku, czyli 27 lat temu. Wprowadziliśmy do planu przestrzennego zagospodarowania. W 2002 roku, jak pan powiedział, uchwałą Rady Gminy zostało to zatwierdzone. Ten pas, jeżeli wyszło w momencie, kiedy generalna powiedziała, że ma plan przebudowy krajowej drogi 82 i że zginie w tym momencie pół Brzezin. W 2010 roku powiedział pan, że mamy wydzielony ten pas i będziemy się starać o realizację, żeby ten pas został zatwierdzony w planie przestrzennego zagospodarowania województwa lubelskiego. Sytuacja jest tego rodzaju, że trzeba by zacząć od tego, żeby to uzgodnić z generalną, pan dobrze o tym wie, żeby połączyć tę ścieżkę naszą ze ścieżką Łęcznej, bo jak pan wie, Łęczna ma już obwodnicę i ma tą obwodnicę uzgodnioną z generalną. Pan dobrze wie, że od Lublina do Łęcznej pójdzie przebudowa drogi 82, nową ścieżką, czyli włodarze tych miejscowości od Lublina do Łęcznej załatwili sobie, żeby miejscowości ich były ominięte i poszło nowe ciąg zatwierdzone. Dojdzie to do Łęcznej. Łęczna ma obwodnicę uzgodnioną z generalną. Dojdą do starej tej obowiązującej drogi 82. I pójdzie to prosto tą drogą przebudowa w kierunku Brzezin. I pół Brzezin zostanie zniszczona. Od 27 lat, kiedy ten pas został wyznaczony, pan nie zrobił nic. 2010 roku stanął przed mieszkańcami Brzezin i powiedział tak. Zajmę się tym, żeby ta obwodnica weszła do planu przestrzennego zagospodarowania województwa lubelskiego. Bo zginie pół Brzezin. I od tamtej pory, ja się od tamtej pory, od 8 lat cały czas pytam, co pan w tym kierunku zrobił, żeby połączyć ten nasz pas z obwodnicą Łęcznej po pierwsze, żeby pójść do starosty, do burmistrza i to uzgodnić, żeby to połączyć to. Po drugie, żeby to uzgodnić z generalną, bo tak jest procedura. I potem, żeby prowadzić do planu przestrzennego zagospodarowania województwa. I w tym momencie, kiedy będzie przebudowa drogi 82, ta przebudowa pójdzie nową, od Lublina do Łęcznej nową ścieżką, pójdzie obwodnicą obok Łęczny i pójdzie i poszłaby drogą naszym tym wyznaczonym pasem. Ale w tym kierunku, co pan zrobił w tym kierunku, żeby tak było? Żeby to poszło do planu przestrzennego zagospodarowania województwa. Co pan zrobił od 2010 roku? Panie wójcie, proszę. Proszę pana, powtarzam jeszcze raz, że w 2002 roku, kiedy zostało to wprowadzane do planu przestrzennego zagospodarowania gminy Puchaczów, takowe uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zostały uczynione, czego dowodem jest to, że akurat w tym przypadku generalna uzgadniała cały plan przestrzennego zagospodarowania dla gminy Puchaczów.
Także ten ślad obwodnicy dla kolonii Turowola, dla Starej Wsi i Brzezin jest jak najbardziej aktualny. Natomiast w planie przestrzennego zagospodarowania województwa lubelskiego póki co na dzień dzisiejszy został umieszczony tylko ślad od Lublina do Łęcznej nowego przebiegu trasy 82. I to jest cały element, który na dzień dzisiejszy funkcjonuje. Także na dzień dzisiejszy proszę w tej chwili no nie robić tragedii z tego, że akurat ta droga już natychmiast będzie likwidowała Brzeziny. Natomiast nie zgodziliśmy się w 2010 roku na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania Brzezin, dlatego że właśnie generalna próbowała wtedy zmienić ten ślad i wprowadzić go przez miejscowość Brzeziny, wprowadzając drogi serwisowe i poszerzając sobie pas drogowy. Wtedy rzeczywiście, gdybyśmy to uczynili, zmienilibyśmy ten plan i spowodowali, że droga wróciłaby na stare tory. Stąd też na dzień dzisiejszy nie wolno tego uczynić, żeby ten ślad, który funkcjonuje w planie z 2002 roku, aktualnym na dzień dzisiejszy, żeby zmienić ten ślad. Ale panie wójcie, pan to pięknie opowiada i robi pan nam wodę z mózgu. Dlatego, że generalna ma plan przebudowy drogi 82 przez Brzeziny. Nie ma planu tym nową ścieżką. Nie ma tego planu. Ona ma plan, tak jak powiedziałem, prowadzenia nową ścieżką, jeżeli chodzi o Lublin Łęczna, ma ten plan. Niedługo będzie miała taki plan, jeżeli chodzi o obwodnicę Łęczna, bo już się pan burmistara. Nas nie ma takiego projektu poprowadzenia przebudowy drogi E82 tą ścieżką, którą mamy w planie przygotowania gminy Puchaczów. Takiego planu ona nie ma. I teraz, jeżeli będzie takiego planu nie miała, to ona puści przez Brzeziniec przebudowę drogi. Pan sobie z tego zdaje sprawę dokładnie. I pan niech nie mówi dookoła tego samego. Przepraszam, panie radny. Uczestniczył pan kilkakrotnie w spotkaniach w Generalnej i chyba był pan świadkiem, a pamiętam osobiście, że był pan świadkiem, jak właśnie ten plan, o którym pan mówi, przebudowy drogi krajowej 82 przez Brzeziny próbowano nam wnieść, ale to właśnie była kwestia koncepcji. Generalna chciała się posługiwać tą koncepcją przy wszelkiego rodzaju uzgodnieniach dotyczących Brzezin, na co ja zwróciłem uwagę, dlaczego posługują się nieistniejącym dokumentem. Zapewne zapamiętał pan to. I druga kwestia sprowadza się do tego, że właśnie generalna próbuje cały czas wyrzucić z naszego planu ten ślad, który aktualnie przebiega. Powtarzam jeszcze raz. Generalna próbuje się posługiwać nieistniejącym dokumentem. To właśnie w 2010 roku, jak przedstawiono nam propozycję koncepcji przebudowy drogi krajowej numer 82, wtedy to podniósł się ten protest i myśmy ją odrzucili. Od tamtej pory generalna tej koncepcji nie przyjęła, nie uruchomiła dalej i ona funkcjonuje tylko w ich myślach, ale w żadnych dokumentach. Panie wójcie, nie mam zdrowia do pana. My rozmawiamy o generalnej bez generalnej. Panie wójcie, a może należałoby rzeczywiście... Generalna ma projekt przebudowy drogi. Z generalną rozmawiałem nie tak dawno. Ale czy pan go widział? Proszę? Czy pan nie go mogę, widział? Nie mogę żądać... No to w takim razie po co ta polemika? Umówmy się i pojedźmy na to spotkanie. I zobaczmy, kto to mówi prawdę. Bo najlepsza jest konfrontacja. Tak. No nic. My się zorientujemy w tym temacie. Jeszcze na ten temat będziemy dyskutować. Panie wójcie, ja mam pytanie tak, dotyczące składania nam sprawozdań z pańskiej działalności co sesja i wskazanie postępowań dzielonych zamówień. I drugą sesję pokazywane nam są przetargi. Rozumiem, że teraz jest się czym pochwalić, ale no nie można tego robić co sesję. Trzeba wskazywać nowe rzeczy, że budowę chodnika czy wykonanie wiaty w tamtej sesji jest, w protokole jest. Dzisiaj znowu pokazujemy to samo. Po co i w jakim celu, się pytam. Pani przewodnicząca, jakby pani dokładnie czytała to, co powiedziałem, to na pewno cel by pani odniosła. Mhm.
to może mnie pan poprawi. W ubiegłym, na ubiegłej sesji czytałem, że został ogłoszony przetarg, a dzisiaj przeczytałem rozstrzygnięcie do tych przetargów. I to jest ta subtelna różnica. No jak? Przecież mamy wyraźnie w protokole. Proszę sobie przeczytać. Wyłoniony wykonawca, proszę bardzo, z poprzedniej sesji. Tak samo na drugi przetarg również wyłoniony wykonawca. To jest w protokole sesji poprzedniej. Ja czytam to z protokołu. Przyznam, że mogłem nie zwrócić na... To znaczy wyłoniony, ale nie była jeszcze podpisana umowa. Wyłoniony wykonawca, wskazana kwota. Również na drugie też jest wyłoniony wykonawca, wskazana kwota. Ale nie były podpisane umowy. No, natomiast w tym przypadku zostały już podpisane umowy. Ale panie Wójcie, nie zastawiajmy się podpisanymi umowami. Ja mówię to, co czytam, co widzę. Następna sprawa. Mam pytanie dotyczące ratusza. Na jakim etapie to jest? Jeśli chodzi o budynek Urzędu Gminy nowy, jest to kwestia na dzień dzisiejszy wykonawcy, który dostał przedłużenie terminu ze względu na to, że ze względu na miejsca parkingowe musiał przeprojektować całą mapę otoczenia urzędu. No i do końca maja ma to złożyć do Urzędu Starostwa Powiatowego celem wydania pozwolenia na budowę. Panie Wójcie, na poprzedniej sesji 12 kwietnia, to również czytam z protokołu, zapytałam pana, czy były jakieś decyzje ze starostwa, czy otrzymaliśmy jakieś 12 kwietnia, bo wiedzieliśmy, że do 6 marca było uzupełnienie braków. Powiedział pan, że decyzji żadnej nie otrzymaliśmy. Pokusiłam się o wyjazd do starostwa i decyzję otrzymaliśmy. I to była decyzja z 6 marca. I nie chodziło tylko o miejsca parkingowe, tylko mamy wskazane 7 rzeczy do uzupełnienia. Więc dlatego bardzo bym prosiła, żeby nie wprowadzać nas w błąd, tylko mówić rzeczy takie, jak są. Pani przewodnicząca, o tej decyzji 6 marca, wyznaczającej termin usunięcia tychże decyzji, ja mówiłem na sesji i informowałem. Nic pan nie mówił. Wykonawca zgodnie z terminami stawił się wtedy do starostwa powiatowego celem usunięcia tychże postanowień decyzyjnych. I wyszła kwestia dotycząca miejsc parkingowych. W związku z tym, że wykonawca musi je naprawić, Wójcie, wskazać miejsca parkingowe. Ja to oczywiście rozumiem, mam to w dokumentach, tylko ja pana zapytałam, czy jakiekolwiek decyzje były. Pan odpowiedział, że żadnych nie było, a były. Więc to proszę znaczy, nas ja nie wprowadzać pani, w błąd, nie tylko było to... decyzja była odmowna i proszę, czy należało nam odpowiedzieć, że tak, decyzja była odmowna, krótko. Nie. Nie było to. Decyzja była wstrzymująca postępowanie no do czasu wyjaśnienia. No przecież ja nie mam przed sobą, proszę państwa. Ale to jest odmowna. Decyzja wstrzymująca, a nie odmowna. No odmawiam, piszę wyraźnie. Panie Wójcie Starnik, proszę nie oszukiwać. Piszę, odmawiam. Czy ja nie umiem czytać? Może mam słabe okulary. Jest wydana decyzja i to jest dokument. Także proszę mówić tak, jak jest, bo będziemy to teraz sprawdzać i na pewno weryfikować z poprzednimi protokołami i z ludźmi, którzy takie decyzje wydają. Proszę bardzo, czy sobie, proszę pan Guzowski. Zgodnie z literą alfabetu, zawadów, może już będzie koniec. Panie Wójcie, za 3 dni, za 4 dni wybory. Uważam, żeby się trochę kosmetyki budowlanej przydało tam przy wejściu do lokalu. Podjazd obskurnie wygląda. Wejście płytki poobrywane. Przydałoby się to zrobić, bo no nie wiem, jakie tam mieszkańcy nasi ze Śpicy, no może swoje, a może ktoś przyjedzie, obcy sprawdzić, przydałoby się. Teraz dalej szkoła. Panie Wójcie, ograniczając działalność z zakresu punktu szkoły w Zawadowie, mówiło się o oszczędności. Ale po Komisji Oświaty, moim zdaniem ta oszczędność zginęła, bo jeden pracownik został zatrudniony, prawda, no bo tam pojawił się problem, że trzeba takiego nauczyciela zatrudnić. No dobrze by to było, ale czy pani dyrektor w Ostrówku, jeśli zatrudnia z Zawadowa, czy zdejmuje od siebie, no bo jak to jest przerzut etatu, no to nie ma oszczędności, no bo budżet jest szkoły w Ostrówku, tak? Nie w Zawadowie. To by było co do oświaty. To może od razu do oświaty odpowiedzmy i... Proszę.
jeśli chodzi o etaty w zespole szkolno-przedszkolnym w Ostrówku. Dlaczego jedna z pań, która jeszcze dzisiaj i do końca sierpnia jest zatrudniona w szkole filialnej w Zawadowie, została przeniesiona w projekcie arkusza organizacyjnego do szkoły w Ostrówku. Dlatego, że mamy bardzo dużo dzieci z dysfunkcjami, które mają orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie nauczycieli wspomagających. I w tym momencie ta osoba, która będzie przeniesiona od 1 września do szkoły w Ostrówku, ma pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wspomagającego. Więc tutaj nie możemy mówić o zatrudnieniu kogokolwiek nowego, tylko jest to przeniesienie. Gdyby pani pracująca w Zawadowie nie została przeniesiona, jedna z pań, do szkoły w Ostrówku, w tym momencie z nią trzeba by było rozwiązać stosunek pracy, a zatrudnić zupełnie inną osobę z zewnątrz. Także w tym momencie nikt nowy nie jest zatrudniony, to jest tylko przeniesienie w obrębie jednego zakładu pracy. Mogę, panie przewodniczący, ja to rozumiem, tylko że no, rodziców się wprowadziło w błąd. Jak mi były rozmowy, rodzice mówili, no tak, Zawadowa się zdejmie, ale na Ciechanka się zatrudni. No to wiele się nie pomylili. Zaraz, nie rozumiem, o czym pan mówi. Przepraszam. Przy rozmowach, to w marcu, ograniczenie zakresu działania, rodzice mówili, no tak, oszczędności, oszczędności, ale pewno te zatrudnienie to pójdzie na Ciechanki. No ale wiele się nie pomylili, bo poszło na Ostrówek. Czyli oszczędności nie ma. Wiadomo było, że takie dzieci są i tego nauczyciela trzeba było zatrudnić. Nie. W momencie rozmów nie było wiadomo, ponieważ rodzice dokonują badań w poradni w różnym terminie. I w różnym terminie do sekretariatu zespołu szkolno-przedszkolnego w Ostrówku przynoszą orzeczenia i opinie o różnych dysfunkcjach. I ta informacja o dysfunkcji dla dziecka, które będzie w klasie pierwszej, dowiedzieliśmy się w kwietniu. No zbieg okoliczności, panie dyrektor, ja to wszystko rozumiem. Tylko nie, proszę pana, to nie są zbiegi. Było wprowadzenie rodziców w błąd. Bo jeśli się mówi, będzie oszczędność, no to jakaś tę oszczędność trzeba wykazać. No wszystko się stało, że te oszczędności w budżecie proszę pana, jest oszczędność, bo tak czy owak osoba wspomagająca zgodnie z zapisem w orzeczeniu o kształceniu specjalnym dla dziecka musiałaby być zatrudniona, bo takie są przepisy prawa oświatowego. I czy to będzie pani przeniesiona ze szkoły filialnej w Zawadowie, czy to będzie osoba, któraś z kolei zatrudniona z zewnątrz, to nie ma znaczenia. Taka osoba musi być. Ja nie będę tego negował. Moje było pytanie, pani odpowiedź, niech to sobie rodzice i wszyscy sobie przerobią i określą, jak to wygląda. Ja przepraszam, jeżeli jeszcze mogę, bo ja rozumiem pana tok rozumowania. W momencie, kiedy decyzją gminy Puchaczów jako organu prowadzącego jeden z oddziałów w szkole filialnej w Zawadowie dzieci 5- i 6-letnich jest zawieszany, bo dzieci przechodzą do przedszkola w Ciechankach, etat nauczycielski jest likwidowany i mamy oszczędność. Okej. Okay. Tak jest pana tok rozumowania. Ale w momencie, kiedy w innej placówce występuje potrzeba zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, to trzeba go i tak zatrudnić, bo tak stanowią przepisy prawa oświatowego. Nauczyciel wspomagający będzie również w przedszkolu w grupie 4-latków, bo też mamy dziecko z ogromną dysfunkcją. Ale pani dyrektor, no jeśli na początku tych rozmów, no bo były rozmowy, się mówiło o oszczędności z tytułu mniejszego zatrudnienia, no i to jak ja mam to zrozumieć? No proszę ja już taki pana, tempo jestem? Gdyby nie było orzeczenia o kształceniu specjalnym, byłaby oszczędność. Jest orzeczenie o kształceniu specjalnym, są przepisy prawa oświatowego i jest konieczność, nie potrzeba, tylko konieczność zatrudnienia drugiej osoby, czyli nauczyciela wspomagającego i w tym momencie o oszczędnościach nie możemy mówić. Ale jak, no dobrze, bo była poruszana dyskusja również na Komisji Oświaty, jak panie zamierzają się zmieścić w tym budżecie? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć w tym momencie. Bo dzisiaj jesteśmy w maju.
Zgadza się. Macie uchwalony budżet i taki będzie. I nie będzie zmieniony. Ewentualnie będzie część pieniędzy zabrana. Więc dlatego... Wiem, cały czas... Trzeba jakieś ruchy robić, żeby to z rozsądkiem było. No dobrze, no to proszę Państwa, proszę nam wydać decyzję na piśmie. Niczego nie wydamy. Wy Państwo jesteście menadżerami, macie dodatki, pełnicie poważne funkcje, my nie jesteśmy, więc proszę menadżerami, zarządzać właściwie szkołami. My jesteśmy dyrektorami zespołów szkolno-przedszkolnych albo szkół. W żadnym wypadku nie jesteśmy menadżerami. Finansowymi, my to bardzo dobrze trzeba... zajmujemy się sprawami finansowymi, ale w momencie, kiedy na samym początku budżet jest niedoszacowany, to trudno, żeby on raptem zrobił się doszacowany. Proszę Panią, Wy nam to przedkładacie, wójt przedkłada, my uchwalamy i my uważamy, że jest właściwy. I taki będzie. I tu jest Wasza głowa, jak sobie z tym podołać. Ja tylko jeszcze, jak można, chciałbym, pierwsze rozmowy były, że trzeba oszczędności wprowadzić. Rozumiem. No trzeba, dzieci mało trzeba. Miesiąc czasu, półtora, no przecież mieszkańcy to widzą. No już nie ma oszczędności, no bo pracownik jest zatrudniony. Jest oszczędność, ponieważ w szkole podstawowej w Ostrówku nie będzie zatrudniony dodatkowy nauczyciel wspomagający, tylko przesunięty ze szkoły filialnej w Zawadowie. No, i to jest ta oszczędność. No pani dyrektor, a do tej pory kto te dzieci uczył? To będzie pierwsza klasa i nie było orzeczenia. W klasie pierwszej będzie nauczyciel wiodący i będzie nauczyciel wspomagający jedno dziecko z dysfunkcją. No i dobrze, tak jak powiedziałem, niech każdy sobie to oceni, jak to sytuację my prowadziliśmy zawodowym zrobili, no i niech to zostanie. Dyskusje na poziomie Komisji Oświaty, bo takie dyskusje były. Dlatego wyszliśmy naprawdę z prośbą, żebyście Państwo nam przedłożyli jakieś informacje, jakie macie plany, jakie zamierzacie oszczędności poczynić, w jaki sposób. Mówiliśmy o ewentualnym odłączeniu administracji od obsługi, od etatów pedagogicznych. No trzeba jakieś sensowne rozwiązanie znaleźć, bo na tą chwilę, jak usłyszeliśmy informację, że u nas koszt dziecka wynosi 15 tysięcy rocznie ponad, a średnia krajowa jest ponad 5 tysięcy, no to przepraszam, no my oczekujemy jakiś ruch, zwłaszcza, że tych dzieci jest coraz mniej. Ale my cały czas czynimy ruchy. Przecież pieniądze nie są wydawane na prawo i lewo, bezzasadnie. To są wszystko potrzeby szkół i potrzeby przede wszystkim dzieci. Widzimy, ile jest na przykład przeznaczonych w budżecie. Ja widzę to ze sprawozdań, bo je mam przed sobą. Jakie są na przykład na pomocy szkolne wydatki czynione? No to są śmieszne pieniądze w porównaniu. Zgadza się, ponieważ gro budżetu zapewne wszystkich szkół pochłaniają płace i pochodne od płac. Zgadza się. Dlatego prosiliśmy o znalezienie jakichś rozwiązań, być może w części stworzenie stowarzyszeń. Nie wiem, na razie podchodzimy polubownie do Państwa. I prosimy o jakieś rozwiązania. Jeżeli Państwo zadecydujecie o zakładaniu stowarzyszeń, to będzie na poziomie gminy i będziemy się nad tym zastanawiali. Natomiast w tym momencie... A my jak gdyby oczekujemy od Państwa wyjścia. My nie chcemy wojny wprowadzać. My chcemy, żebyście Państwo z jakąś propozycją wyszli, w jaki sposób te oszczędności znaleźć. Tak, żeby oczywiście nie zadziało się to skrzywdą dla dziecka, bo to jest podstawa. I o to będziemy walczyć. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, jeśli chodzi o stowarzyszenia, to się bardzo fajnie mówi stowarzyszenie i niech stowarzyszenie przejmie szkołę. Naprawdę dobrze by było się zagłębić w sens działalności stowarzyszeń. Na razie nie dyskutujemy o stowarzyszeniach. No, my rzuciliśmy propozycję. O tym powiedziała. I ja proszę, żebyście Państwo usiedli wspólnie z Panem Wójtem i jakieś propozycje nam jako Radzie przedstawili. Więc to nie ja jest pora, nie czas teraz do takiej dyskusji. Koszty utrzymania w stowarzyszeniu na pewno nie będą niższe niż w szkole państwowej utrzymywanej częściowo przez państwo, a częściowo przez gminę. Proszę nam przedłożyć po prostu to, co Państwo tu mówicie i zobaczymy, będziemy dyskutować. Ja mogę, Pani Przewodnicząca. Proszę. Chciałbym tutaj niejako troszeczkę rozjaśnić obraz, bo padło tutaj, że jest około 5 tysięcy koszt utrzymania jednego ucznia w Polsce. Tak zostaliśmy, taka została informacja nam przedstawiona na Komisji Oświaty, także my się sugerujemy tym, co otrzymaliśmy. To nie jest koszt utrzymania jednego ucznia w Polsce, tylko jest to poziom średniej subwencji, jaka jest otrzymywana na jednego ucznia, a to jest zupełnie co innego, ponieważ w tym zakresie subwencja obejmuje tak zwaną ramówkę, i średnią kwestię dotyczącą... To nie czas i pora na takie dobrze, dyskusje. Ale ja bardzo proszę, hasło, żebyście Państwo ja usiedli dokończyć. I wspólnie to ustalili. My takie informacje otrzymaliśmy na Komisji Oświaty, więc dlatego Pani to Przewodnicząca, drążymy. Dlatego proponuję... Panie Wójcie, ja bardzo bym prosiła, żeby Pan udzielał krótkich, konkretnych odpowiedzi i nie wydłużał tak, właśnie sesji. I właśnie mówię w ten sposób, że
Jeśli chodzi o koszty utrzymania jednego ucznia na terenie gminy, na terenie powiatu łęczyńskiego, to jest, służę, już przedstawiam, za chwilę pani dostanie to na piśmie. Tak, ja oczywiście oczekuję tu pewnych rzeczy na piśmie, które... Tak, za chwilę dostanie pani to na piśmie. I złożone. Tak, koszt utrzymania jednego ucznia, roczny koszt, to jest w gminie Puchaczów 15 521 zł. W gminie Ludwin jest 11 900 zł. W gminie Cyców jest 12 778 zł. I to jest już znacząca złotych. Różnica, panie wójcie. To już w jest gminie różnica. Milejów jest 13 169 zł. Może jest to i znacząca różnica, może nie jest to znacząca różnica, jeśli panie weźmiemy wójcie. Pod uwagę fakt, że w naszych kosztach jednego ucznia akurat były ujęte w ubiegłym roku remonty, plus koszty przedszkoli. Panie Natomiast wójcie. W przypadku Ludwina Cycowa nie zostało to ujęte przedszkola. To są przypadku. Pana słowa. Ja tego nie wiem. Ja wiem, ja że pani prostu... nie lubi mi wierzyć, że pani lubi swoje przykłady jakoś... tylko przedstawiać, no ale za chwilę dostanie pani to na piśmie i proszę o rzetelną analizę. A ja powiedziałam, czego my oczekujemy i tego oczekujemy od państwa. I to oczekujemy w dość szybkim czasie. Słucham, proszę. Odnośnie tej kosmetyki budowlanej, da się coś zrobić jeszcze przed wyborami, czy pogoda nieodpowiednia? Proszę odpowiedzieć na pytanie jeszcze. Proszę. Generalnie to dziękuję za tą uwagę, bo pierwszy raz dowiedziałam się o takim stanie. Pani chwyci mikrofon. Chwycę. Chciałam podziękować za tą informację, bo ja wcześniej nie miałam takiej informacji. Jak przejmowałam tematy dotyczące wyborów, to stan lokali był mi przedstawiony i nie było żadnych potrzeb w tym zakresie, jeśli chodzi o budowlankę, bo tu rozumiem, to bardziej o taki temat chodzi. Na 4 dni przed wyborami to myślę, że tutaj za bardzo nie poszalejemy, natomiast mamy w tym roku jeszcze jedne wybory do Parlamentu Europejskiego i do Parlamentu Polskiego na jesieni i zapewne wtedy z pieniędzy dotacyjnych załatwimy ten temat przed kolejnymi wyborami. Natomiast no ja także będzie posprzątane na jesień. Tak, ja nie mówię o sprzątaniu, bo ja nie zrozumiałam, że chodzi o sprzątanie, bo jeżeli chodzi o sprzątanie, to myślę, że nie jest to temat taki, że gmina nie posprząta. No to są lokale, które są lokalami w naszych placówkach oświatowych, więc to chyba nie jest jakiś problem, żeby tam było posprzątane. Natomiast chodzi o bardziej kwestie, rozumiem, pani związane pani sekretarz, z powiem tak, na długości 2 metrów powstawały płytki poziome z podjazdu i pionowe i przy wejściu tam 3 płytek pionowych jest odpadnięte. No, kto nie zechce, to nie będzie tego widział. Kto zechce, będzie widział. Dobrze, zostawmy to. Mamy obiecankę, że na jesień, na wybory. Znaczy to nie jest obiecanka, tylko to jest informacja. Jest to, jest to budynek szkolny, więc tak naprawdę w tym budynku szkolnym szkoła z własnych środków może zrobić porządek w zakresie odpadniętych płytek. O, pani sekretarz, ale dobra wypowiedź. Koszt dziecka wzrośnie. O, dobrze, skończmy to. Panie wójcie. Ja mogę z wyborczych zrobić to dopiero przy następnych wyborach. Dobrze, no ja zgłosiłem, że jest nieładny i niech to zostanie zgłoszone, nie wiem co dalej. Panie wójcie, temat przepust. 3 czy 4 lata. Zakończymy ten temat czy nie zakończymy? Na sesji, na komisji rolniczej powiedział pan, że nie takie pieniądze. A chodnik w Ciechanka w stronę Łańcuchowa, to kto wie o tych pieniądzach? Kto o nich słyszał? Kiedy to było zrobione? To było chyba w tamtej kadencji. Nie dało się zabezpieczyć środki, żeby to zrobić? Panie wójcie, następna sprawa. Obiecany gaz. Nie wiem, jak pan chce to zrobić. Może zróbmy tak, bo ja sprawdziłem, ale przebieg, projekt oświetlenia przy drodze powiatowej był robiony z żbab papierowych. Sprawdźmy to na następną sesję. No, ja nie mam wglądu do dokumentów, nie bardzo. Pan przedstawi.
A sprawa chodnika. No chodnik się nie da zrobić, narysować, bo mapy nie takie, tak? No to gaś się da narysować? No da się, ale 100 metrów od szosy za budynkami, ja przyłączę wtedy, jaka cena? Mam pytanie do pana dyrektora jeszcze od razu dróg powiatowych. Panie dyrektorze, ktoś wspominał panu o wiacie w Zawadowie, takiej trochę powojennej, jak w Donbasie, czy nie? Tak, dzisiaj. Dzisiaj, aha. Tak, z tego powodu, że z tego co wiem, informacja do gminy dotarła w tamtym tygodniu. Nie byłem cały tydzień w pracy, ponieważ byłem na konferencji. Od dzisiaj jestem w pracy, dzisiaj tą informację uzyskałem i sprawdzimy, jak to wygląda. Cofniemy się do protokołów, panie dyrektorze. Ja bym prosił, żeby to jakoś rozwiązać, ten temat. A mogę tak zapytać dokładnie w kwestii technicznej, o co chodzi z tą wiatą? To jest wiata starszej jeszcze, jak to nazwać, generacji, bo jeszcze miała szyby z pleksy. Ja pytam się o samą wiatę, otoczenie, wymianę. Plecy w wiacie są, czy boków chodzi, nie ma. Czy chodzi pan o estetykę? Chodzi mi, że plecy w wiacie są przeszklone, czyli z pleksy, a bocznych szyb nie ma. I nie wiem, jak to rozwiązać, żeby to... To zrobimy z blachy. Dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie, tu przypomniało mi się. Odnośnie znaków w Zawadowie. Tam chodziłem, mówiłem, że trzeba na drodze gminnej postawić znak teren zabudowany. No do dzisiaj nie ma. Przypadkowo się dowiedziałem, że policja zaleciła prowadzenie łuku drogi tam w kierunku torów po tym wypadku śmiertelnym motocyklisty. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie jest, bo to już będzie rok mijał gdzieś we żniwa i na razie w tym kierunku nic nie jest zrobione. I prosiłbym to o sprawdzenie, czy to było takie zalecenie, czy nie było. To jest droga gminna od wsi Zawadowa w kierunku Starego Zawadowa. No dobrze, dziękuję. Dobrze, jeśli chodzi teraz o odpowiedź, to powiem tak. Przepust. Nie mówiłem, że nie ma pieniędzy, tylko mówiłem, że nie mogliśmy znaleźć wykonawcy, bo za pieniądze, które mieliśmy w tym przypadku, żaden wykonawca nie chciał się podjąć przebudowy tego przepustu. Jeśli zaś chodzi o ścisłość, o chodnik przy drodze powiatowej od Ciechanek w kierunku Łańcuchowa, na pewno nie było to w formie z ręki do ręki, tylko jak mnie pamięć nie myli, pan osobiście również głosował uchwałę zmian budżetowych i udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej, bo ono to prowadziło i rozliczało. Więc proszę tutaj nie robić żadnej osnowy tajemniczości. Natomiast jeśli chodzi o gaz, przyznam, że nie jest to kwestia dotycząca gminy i gmina tego gazu nie będzie prowadziła i nie będzie go realizowała. Kwestia gazu dotyczy zebrania osób chętnych i tych, którzy są zainteresowaniem z ewentualnego skorzystania z możliwości wybudowania sieci gazowej przez zakład gazowniczy. My jako gmina podjęliśmy się tematu pod tytułem zebrania deklaracji, wstępnych deklaracji gazowych i naniesienia ich na mapę poglądową, tak żeby zakład gazowniczy mógł zorientować się, jaka jest skala zapotrzebowania na gaz i jak to jest rozłożone w terenie. Natomiast decyzja o tym, czy będzie budowany gaz, sieć gazowa przez zakład gazowniczy, czy też nie, jest suwerenną decyzją tegoż zakładu gazowniczego. I w tym przypadku zabiegamy o to, żeby tak się stało. Natomiast jeśli nie wyjdzie, to proszę również nie mieć do nas pretensji, że ta rzecz się nie powiodła, bo to nie jest inicjatywa taka, że gmina jest w stanie wybudować i gmina to będzie budowała. Gmina jest niejako wspomagającym tą sytuację, żeby, mówiąc na wprost,
szczęściu dopomóc. Dlatego to w ten sposób wygląda. I druga kwestia, przestańmy się martwić tym, czy gazownia będzie w stanie wykonać dokumentację gazową, czy będzie korzystała z takich map, czyli papierowych, czy elektronicznych. Jest to zmartwienie już czysto i wyłącznie gazowni, i jest to zmartwienie tych, którzy są odpowiedzialni za tą mapę. Nas jako gminę proszę tym nie obciążać. Proszę, panie Nowakowski. Panie dyrektorze, rozmawialiśmy na temat, mówię do pana, rozmawialiśmy na temat właśnie inwestycji, czy można jakąkolwiek inwestycję przeprowadzić przy drodze krajowej w Zawadowie. Można czy nie można? Tak jak pan uzyskał informacje, wszystkie informacje będą udzielone po wstępnych wytyczeniach przez geodetę. Był pan na spotkaniu w poniedziałek i rozmawialiśmy, sam pan ten, że po tym jak geodeta panu też udzieli informacje, będziemy dalej prowadzone rozmowy. A więc najpierw musi być wytyczona, geodeta musi wejść, żeby to wszystko wytyczyć, żeby zrobić podziały działek, żeby tę drogę geodezyjnie wytyczyć, wtedy będzie można jakąkolwiek inwestycję, czy gaz, czy chodnik przy tej drodze prowadzić, tak? Poczekajmy na stan sytuacyjny. Pan sam to też mówił. Ale tak, czy nie? Ale niekoniecznie musi być. Pan radny wybiega tak, naprzód, pyta, jak będzie wyglądała sytuacja. Proszę odpowiedzieć na pytanie, tak czy nie? Hipotetycznie zakładam. Jakie zadanie? Można teraz chodnik budować przy tej drodze, czy nie? Trzeba przeanalizować mapy. Właśnie, trzeba wytyczyć ciągle. A można gaz przy drodze budować? Można. Można? A dlaczego nie? No przecież, a jako można tą inwestycję prowadzić przy drodze krajowej, przy tej drodze teraz bez wytyczenia tej drogi geodezyjnie? No ale nie musi być na terenie drogi, może być na terenie prywatnym. A panie, wie pan co, jak ja puszczę gaz poza budynkami, to wie ile przyłącze będzie kosztowało? Ale może być 2 metry... My mówimy, panie, niech pan mnie słucha, my mówimy o inwestycji przy drodze w Zawadowie, przy drodze, w pasie nawet drogowym. Ja przepraszam bardzo. To samo próbował pan wytłumaczyć panu wicestaroście i panu geodecie. Pan geodeta powiedział panu, o co chodzi. Chyba pan słyszał, bo mam wrażenie, że chyba nie zrozumiał pan. A jak powinien zrozumieć? Czekamy na wytyczne i co nam powie geodeta. A gaz może też być kilka metrów od pasa drogowego w terenach prywatnych. I wcale nie będzie, że będzie pół kilometra od budynku. Ale ja mówiliśmy, czy można gaz prowadzić w pasie drogowym przy tej samej drodze. Pan mówi mi, że można. Pasie, można oczywiście polami puścić gaz. W pasie drogowym czy przy drodze? Przy drodze, w pasie drogowym. Nie, powiedział pan przy drodze. No to niech pan wytłumaczy pojęcie przy drodze i w pasie drogowym. Nam wszystkim. Jest granica pasa drogowego, która graniczy z działkami prywatnymi. Możemy to zrobić w pasie drogowym, czyli na terenie działki drogowej. Możemy to zrobić na terenie działek prywatnych, pół metra od granicy pasa drogowego. I będzie różnica metra, gdzie nie musi pan wchodzić w pas drogowy, może pan wykonać na terenie tego. I nie ma żadnych większych kosztów. Przyłącze pójdzie po działkach prywatnych, za przeproszeniem, w ogródkach, w zależności, nie wiem jakie są wytyczne, bo to tak jak pan wójt powiedział, gazownia wytyczy, czy może iść przy budynkach, czy musi być przyłącze, czy zbiorcze od budynków. Wszystko zależy od warunków wydanych przez zakład gazowniczy, zależy od tego. Co nie znaczy, że nie może być pół metra od granicy pasa drogowego w działkach prywatnych. Może być 20 centymetrów, jeżeli oczywiście takie warunki wyda zakład gazowniczy. I nie mieszajmy drogi, nie drogi, bo pan mówi w polach. Ja nie mówię w polach gdzieś tam pomiędzy miejscowościami. Nie. Możemy iść Zawadowem, pół metra od granicy pasa drogowego i ten. Tylko problem jest w tym, co powiedział geodeta, nie ma aktualnych map i żeby gazownia zrobiła projekt, czy to w pasie drogowym, czy pół metra od pasa drogowego, musi mieć jakieś aktualne mapy. Dlatego, tak jak pan uzyskał informację w poniedziałek, czekamy na informacje. I to geodeta panu kilka razy tłumaczył. No właśnie. Nie może zrobić map, nikt nie może zrobić mapy do celów projektowych. Na razie. Dopóki geodeta nie wytyczy tej drogi. Do jakiego zadania? Tak była rozmowa. Do jakiego zadania? Do chodnika i do gazu. Powiedzieliśmy, że przy tej drodze... Nie, momencik. Nikt panu nie powiedział, że do gazu, jeżeli gazownia uzyska zgodę prywatnych właścicieli... Pytałem się pana wyraźnie, czy można w pasie drogowym poprowadzić gaz przy tej drodze. Wyraźnie powiedziałem panu. Pan powiedział, że przy drodze absolutnie nie, bo nikt nie zrobi mapy do celów projektowych. Teraz geodeta musi wytyczyć drogę geodezyjnie, dopiero można mapę do celów projektowych zrobić, można potem robić chodnik, można powiedzieć gaz. Każdą inwestycję przy drodze można zrobić, jeżeli będzie można zrobić
mapę do celów projektowych. Na razie tej mapy do celów projektowych zrobić nie można, bo geodeta nie wytyczył drogi. No dlatego jest geodeta powołany do tego, żeby tą drogę wytyczył, żeby zrobił ewentualnie, jak trzeba będzie, podział działek i wtedy będzie można zrobić mapę do celów projektowych. Jak wszędzie. No i o to chodzi. W związku z tym teraz do każdej inwestycji, która będzie prowadzona przy drodze w Zawadowie, trzeba każdy poprosi, żeby zrobić mapę do celów projektowych. Każdy projektant chce mapę do celów projektowych. No teraz jej nie zrobi. Dopóki geodeta nie wytyczy tej drogi geodezyjnie, tej mapy do celów projektowych nie zrobi. Tak żeśmy postali, tak powiedział geodeta i tak pan przetakiwał. Zgadza się. Że takiej mapy do celów projektowych teraz w Zawadowie zrobić nie można. No na dzień dzisiejszy mapy do celów projektowych nie zrobi, ponieważ procedura... Znaczy geodeta, przepraszam, projektant zrobi mapę do celów projektowych. Tylko wcześniej wyśle geodetę, wykona wszystkie... Dobrze, bo ja wiem, że powinien wytyczyć sobie geodetę. My zrobimy teraz, my robimy wszystko jako powiat przy pomocy gminy, żeby tą drogę wytyczyć geodezyjnie i żeby każdy mógł sobie tam zrobić mapę do celów projektowych i każdą inwestycję przy drodze mógł sobie każdy zrobić. Czy to chodnik, czy to gaz, czy to jakaś inna inwestycja, która będzie robiona, tak? Żeby to uporządkować. Nawet scalenie nawet proponował geodeta, żeby zrobić. Żeby to uporządkować, żeby zrobić to, żeby wytyczyć drogę geodezyjnie w Zawadowie. Dobrze, proszę jeszcze tak się nie śpieszyć, w zależności od warunków, jakie wyda zakład gazowniczy. Czy w ogóle w drodze będzie możliwe od warunków geologicznych? Różne. To nie jest... Nie mówimy teraz o gazie, mówimy tak, o wytyczeniu drogi. Pan powie dzisiaj, tutaj na sesji wszyscy usłyszą, że gaz będzie przy drodze powiatowej, a okaże się technologicznie, że ja nie wpuszczę w pas drogowy na przykład tego, ponieważ odległość od jezdni będzie ileś tam, a ja mam węższy i wyjdzie w działkach prywatnych. Nie mówmy dzisiaj, co będzie, kiedy nie mamy wytycznych. To są niuanse, natomiast musimy dążyć do tego, że można zrobić mapę do celów projektowych, musimy dążyć do tego, tak? Ja mam takie pytanie, czy na działce prywatnej pan powie, dzisiaj postawię dom? Jest pan pewny, że na każdej działce prywatnej postawi pan dom? Nie, bo nie wiadomo, jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego, jaki jest inny. No dlatego to wyznaczony, nie? Po to został wyznaczony, żeby to uporządkować wszystko. Nikt nie z geodeta, który stawia, jak pan stawia dom, to nie wie pan, czy ten dom będzie 4 metry od miedzy, czy nie. Był pan na spotkaniu w poniedziałek. A nie, pan się ma na wójta, nie wiem dlaczego, a pan ze mną rozmawia. Mogę? Proszę. Informuję wszystkich obecnych, że po spotkaniu, gdzie był pan radny, zostało wstępnie, nie mam jeszcze podpisanego zlecenia, ponieważ pan geodeta nie określił się jeszcze co do kwoty. Na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze podjęte działania. Czekam na decyzję geodety w sprawie pierwszych czynności geodezyjnych. Dziękuję. Ale po co tak nerwowo? Przecież można spokojnie wszystko. Po co tak nerwowo? Proszę, ale pan Guzowski. Nie wiem, dlaczego pan ze mną rozmawia, na wójta się pan patrzy. Pan? Ze mną pan rozmawia, na wójta się pan patrzy. Czemu? Posadzimy pana dyrektora tam. Przepraszam, nie zauważyłem, żebym popatrzył na wójta. No może... A to przepraszam. Panie przewodniczący, odnośnie jeszcze tej drogi. Proszę, panie Guzowski. No jeśli to tak wszystko łatwe, no to panie wójcie, dlaczego nie ma projektu na dzień dzisiejszy? Przynajmniej 3 lata rozmawiamy. O ścieżce, o chodniku w Zawadowie. Takie wszystko ma być łatwe. Na dzień dzisiejszy nie ma projektu, ponieważ rozmawialiśmy, że projekt się powinien mieścić w pasie drogowym. W momencie, kiedy wzięliśmy mapy geodezyjne, okazało się, że nie wszędzie ślad drogi jest dokładnie taki sam, jak przebieg geodezyjny, jak geodezyjne wytyczenie pasa drogowego. I w związku z tym tego nie mogliśmy zrobić. Ja z kolei, jako wójt gminy Puchaczów, nie mogę wyrazić zgody na to, żeby przeznaczyć pieniądze gminne na regulację stanów prawnych dróg powiatowych. Uzupełni sobie to starosta. Będziemy wtedy próbowali przystępować do budowy chodników. Porozumienia nie mogliśmy zawrzeć ze starostwem? W jakim sensie porozumienia? No, wytyczenia tych stanów prawnych. No dobrze, wytyczenia tych stanów prawnych możemy zawrzeć porozumienie, tylko teraz kto za to płaci? Starosta stwierdził, że nie ma środków na ten cel. No, my wiele porozumień zawieramy i płacimy, praktycznie wszystkie. Pani przewodnicząca, proszę, to zapytam się pana wójta, jeśli nie chce w kosztach uczestniczyć w rysowaniu tej mapy i całej wsi Zawadów, to co to było za podejście na zebraniu wyborczym sołtysów, że gaz w Zawadowie założymy za 3 lata? No to wie pan.
coś za coś. Ja już latałem 8 lat temu, zbierałem chętnych na gaz. 8 lat to leży, nic. Teraz wyszło, robimy gaz. No nie, do mapy Panie nie radny, dołożymy, to ja nic nie zrobimy. Tak, dziad o gruszce, baba o pietruszce. Nie dogadamy się dzisiaj. Zgadamy się, panie wójcie, bo nam chodzi o to, żeby były prowadzone inwestycje, a tu po prostu cały czas konsumujemy te pieniądze, wydajemy i nie mamy, po prostu nie mamy na te rzeczy. Ciągle no nie mamy na inwestycje pieniędzy, dlatego nie będziemy do powiatu dawać pieniądze, żeby nie wytyć drogi decyzji w zawodowej, żeby Zawodów nie miał chodnika, nie miał żadnej inwestycji. Gazu, tak? Niczego. Tak, ale to trzeba znaleźć, pani przewodnicząca, te pieniądze. No. I teraz następna sprawa, panie wójcie, ja mam taką od siebie. Zatoka została ładnie wybudowana, bardzo pięknie, tylko tam kosza na siebie brakuje, trzeba odzupełnić kosz. I jaka sytuacja jest z przejściem w Brzezinach? Panie Marianie. Panie radny, zatoka jeszcze nie została odebrana, w związku z tym ustawianie instrumentów pomocniczych na dzień dzisiejszy jeszcze nie zostało dokonane. Natomiast jeśli chodzi o przejście dla pieszych, zostały wysłane pisma do telekomunikacji, do komunalnej odnośnie przebudowy urządzeń przebiegających pod chodnikiem od przejścia w kierunku sklepu. Niech pan postawi tam kosz na śmieci, bo ludzie korzystają z tego przystanku już. Samochody zatrzymują się, tam ludzie stoją i wyrzucają papierki. Nieważne, że nie odebrane. Niech pan postawi ten gaz i niech pan ten chodnik, niech ten, pan ten kosz postawi i jak będzie odbył, to odbierze pan razem z koszem. Proszę bardzo. Proszę, pan Saram. Ja mam pytanie do pana Stadnika. Panie wójcie, jak na dzień dzisiejszy wygląda to przejście w Turowoli Kolonii? Co zostało uzgodnione tam w Drogmoście? Odnośnie przejścia w Turowoli, byłem wczoraj w biurze projektowym Drogmost i rozmawiałem z panią dyrektor, że miała się wybrać do dyrektora Zwolana i ustalić zwężony zakres tego zadania. O chodnie tylko na działce tutaj koło pani Jewierskiej. Czyli od gminnej w stronę Łęcznej. Tak, tak, o tym? To cośmy rozmawiali, cośmy ustalali, oczywiście. I kiedy mniej więcej można się spodziewać odpowiedzi? Powiedziała, żeby dzisiaj lub jutro się spotkać z dyrektorem. Aha, w tym tak tygodniu jest, będzie tak, wiadomo. Że poniedziałek pojadę i dowiem się. Dobrze, dziękuję. Proszę. Proszę, pan Kanoniuk. Tylko jedno pytanie. Panie wójcie, zbierałem wnioski o gazyfikację w Albertowie. Tak samo były zbierane wnioski z Wesołówki. Jaki jest los tych wniosków? Czy to już są w gazowni, czy jak to jest? Tak jak w przypadku Zawadowa, tak samo również w przypadku innych miejscowości. Aktualnie myśmy zamówili mapy. Pracownicy siedzą i nanoszą na mapy lokalizację tychże deklaracji, które zostały zebrane od mieszkańców. Z chwilą, kiedy to wypełnimy, zostaną one przewiezione do gazowni. Jak długo to potrwa? Nie umiem określić, bo tą pracę wykonują pracownicy, że tak powiem, w wolnych chwilach, a że mamy dość duże obciążenie sytuacji, jak przedstawiałem wcześniej, typu przetargi i inne działania bieżące, no muszą, może to chwilę potrwać. Jakie przetargi idą na stronie, panie wójcie? Przygotowanie do przetargu, bo to, że przetarg się umieści na stronie... Pytam, jakie? Mówiłem wcześniej, fotowoltaika... dwór lachertów, przygotowanie specyfikacji. Prawie od początku roku mówimy o tym. Tak, proszę panią, bo nie jest to prościutka sprawa, żeby tak ad hoc sobie siąść, napisać i już. Czego przykładem była chociażby przed chwilą, nie tak dawno rozmowa na temat wniosku. Proszę. Proszę, panie Bachen. Panie wójcie, chciałam się zapytać, bo w planie na ten rok jest przewidziane uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Puchaczów, a dotyczy to ulicy Dolnej, Wesołej, Partyzantów i Leśnej. Na jakim etapie jesteśmy, bo nie jest pouzupełniane? Jeszcze to nie zostało rozpoczęte. Proszę, czy jeszcze jakieś pytania są? 5 minut przerwy.